Z Grzmotem spotykał się regularnie, raz w tygodniu, w mieszkaniu Zygmunta. Prócz tego zorganizowali skrzynkę pocztową w sklepie komisowym przy ulicy Wileńskiej. W oknie wystawowym umieszczono Anioła z Brązu. Ustalono z właścicielką sklepu, że gdy będzie poczta, obróci Anioła twarzą do wystawy. Od tego czasu Józef przechodził codziennie obok sklepu. Wystarczyło rzucić spojrzenie na wystawę, by dostrzec, w jakiej pozie stoi Anioł. Dotychczas tkwił w kąciku przy wewnętrznej szybie, bokiem do ulicy. Pewnego dnia Józef dostrzegł, że brązowa figurka jest obrócona twarzą do szyby zewnętrznej i nawet wysunięta nieco w przód. Wszedł do sklepu, a ponieważ byli tam klienci, spytał sprzedawczynią, udając, że się nie znają, o cenę figurki. Ona odsunęła wewnętrzną ramę wystawy, obróciła anioła bokiem do ulicy i wzięła spod niego małą kartkę. Podała ją Józefowi. Tam jest cena, powiedziała. Podziękował i wyszedł na ulicę. Udał się na skwer, usiadł na ławeczce i rozwinął kartkę. Była na niej data wczorajsza, dzisiejsza i jutrzejsza. Muszę pójść tam na szóstą, pomyślał. A on zobaczy Anioła w zwykłej pozie i będzie wiedział, że kartkę otrzymałem. Wieczorem poszedł do Zygmunta. Wchodził nie przez furtkę z ulicy prowadzącą również do mieszkania Adama, lecz przez wyłom w Parkanie z sąsiedniego zaułka. Grzmot i Józef starali się zabezpieczyć Adama, który nadal pracował w Gestapo, od wszelkich niespodzianek. Poza tym sami czuli się lepiej w mieszkaniu Zygmunta, zwykłego robotnika który trochę spekulował i do którego zawsze można było wstąpić, chociażby pod pretekstem kupna karbidu albo lampy karbidowej. Grzmot był zawsze punktualny, lecz dzisiaj Józef nie zastał go u Zygmunta i czekał prawie pół godziny. Wreszcie zobaczył go przez okno. Szedł nieco utykając na lewą nogę. Minął wyłą w parkanie, pochylił się i poprawił sznurowadło u trzewika. Potem wrócił i wszedł na podwórko. Doskonale manewruje, pomyślał Józef, który zrozumiał, że Grzmot poprawił sznorwadło tylko po to, by zobaczyć zaułek za sobą. Przepraszam, że się spóźniłem, powiedział Grzmot, ale wiedziałem, że pan czeka w mieszkaniu, więc nie śpieszyłem zakończenia innej ważnej sprawy. Widział pan anioła w sklepie? Tak, ucieszyłem się, że skrzynka nasza działa. Mam dla pana dużą niespodziankę. Dobrą? No nie, raczej kłopotliwą. Dorota jest w Wilnie. Rzeczywiście, duża niespodzianka. To nie wszystko. Została ranna i leży w szpitalu świętego Jakuba. W jaki sposób została ranna? Myślałem, że może pan cokolwiek o tym wie. Nic nie wiem. Otóż są informacje wprost ze szpitala. Mamy tam swoich ludzi. Dorotę raniono przed wczoraj wieczorem, gdy zapadł zmierzch, na skraju placu Łukiskiego. Strzelano do niej z pistoletu z dużej odległości. Kula trafiła w bok głowy. Rana nie jest ciężka. Kto do niej strzelał? Nie wiemy. Dorota też nie wie. Przypuszcza jednak, że była to nasza akcja, że próbowano wykonać na niej wyrok śmierci. Skąd ona wie o wydanym na nią wyroku śmierci? Wie o tym wielu ludzi. Drobny i jego kamraci roznieśli to wszędzie na językach. Przecież oni paprali się z tą sprawą od połowy zeszłego roku. Składali raporty o nieudanych zamachach na nią. Mówili o tym łącznikom, proponowali kelnerom, by ją otruli. O tym wiem, ale kto mógł do niej strzelać przed wczoraj. To za idiotyczny kawał. Przecież byłoby to samo ryzyko, gdyby do niej strzelał z bliska. Może jakiś odtrącony kochanek? Ona przecież często zmieniała amantów. A teraz nam idzie o to, że ona zamierza sypać na całą parę. Tak się wyraziła w szpitalu. Jest wściekła i się odgraża, że dopiero teraz nam pokaże, co potrafi, że dopiero teraz zapoluje na tych, którzy na nią polują. Kogo miała na myśli? Oczywiście nas, ludzi z AK i ona może mieć sporo materiałów. Dotychczas mogła sypać umiarkowanie, raczej załatwiając swoje porachunki. Teraz zacznie operować wszystkim, co wie. Skąd te wiadomości? Mówiłem panu, że mamy w szpitalu swych ludzi. Jedna osoba, absolutnie pewna, dużo nam pomogła. Wiemy od niej, że Dorotę odwiedzili w szpitalu oficerowie Gestapo. Wszyscy przypuszczają, że zranienie jest naszą robotą. Czy Dorota ma zaufanie do pańskiej informatorki? Tak, tam ją widuje służbowo podczas pracy i dyżurów w szpitalu. Czy ona mogłaby nam dopomóc? Owszem, ale ostrożnie, żeby jej nie narazić. Pan ma chyba na myśli zamach na Dorotę w szpitalu. Byłoby to dobre. Bo ona musi być zlikwidowana. Czy pan może mnie skontaktować z naszą informatorką ze szpitala? Grzmot zmarszczył czoło i tarł je palcami. Przez jakiś czas się zastanawiał. Prawdopodobnie obliczał terminy innych swoich kontaktów. Wreszcie powiedział: Zamierzam właśnie iść stąd do niej, jeśli tam pójdę i się umówię. To trzeba będzie znowu się spotkać z panem, potem was zapoznać. Długa historia. Wobec tego decyduję się na załatwienie tej sprawy od ręki. Zaraz pójdziemy wprost do niej. Uproszczę sobie tę sprawę, ale pan potraktuje ten kontakt jako ściśle tajny. Zgoda. Więc chodźmy tam. Niedługo potem Grzmot poznał Józefa z siostrą R. Z miejsca zaczęli rozmowę o wykonaniu zamachu na Dorotę. Siostra R. narysowała plan gmachu, korytarzy i separatki, w której umieszczono ranną. Józef zaczął wypytywać siostrę o rozkład dnia pracy w szpitalu. Wreszcie spytał: Czy mogłaby pani załatwić dla mnie dwie sprawy? Pierwsza: pożyczyć jakiś fartuch szpitalny, na przykład taki, w jakich chodzą sanitariusze. Druga. Czy mogłaby pani zostawić otwarte okno na parterze, w pierwszym budynku od strony rzeki? Właśnie to, które jest tutaj na planie. Ale w dzień pan tamtędy nie wejdzie. Dostrzegą pana. Wlezę wieczorem, zaraz po godzinie ósmej. Pan chce sam to załatwić? spytał Grzmot. Ta, nie będzie żadnych niespodzianek. Nie będzie też straty czasu na kontakty z M... I wyjaśnienie mu całej sprawy. Nikt inny nie potrafi tego załatwić. Siostra R podeszła do komody i wyjęła z dolnej szuflady biały fartuch. Podała go Józefowi. Niech pan zmierzy. Został u mnie po jednym z lekarzy, którego bolszewicy wywieźli tam latem 1941 roku. Józef wdział fartuch. O dobrze powiedziała siostra R. Gdyby jeszcze. Okulary? Mam i okulary, ale włożę je dopiero jutro na robotę. W takim stroju, jeśli pana nawet ktoś zobaczy na korytarzu, nie zwróci uwagi. Siostra R obiecała, że nazajutrz przedłuży swą pracę w szpitalu. Potem otworzy rygiel u okna, pozostawiając je tylko przymknięte. Józef zaś będzie na nią czekał. Od godziny w pół do ósmej, niedaleko wejścia do kościoła św. Jakuba. Siostra R. przyjdzie do niego i powie, jaka jest sytuacja w szpitalu. Następnie uda się do domu. Pożegnali siostrę. Józef wziął od niej fartuch zawinięty w papier do pakowania. Na schodach grzmot zapytał. Jak pan zamierza zlikwidować Dorotę? Kolbą pistoletu! Nigdy w życiu nawet nie uderzyłem kobiety, ale w tym przypadku prawdopodobnie nie będzie innego sposobu. Strzelać tam przecież nie można. No tak, ale boję się o pana. Czy nie lepiej jednak, żeby mag? Mag? Mag jest gorący, trochę nerwany. Jeśli trafi w nieprzewidzianą sytuację, może tam narobić wielkiego bałaganu. Będzie strzelał do każdego, kogo napotka. A mnie go szkoda. Ja również jestem nerwowy, ale w trakcie akcji potrafię zachować spokój. Obaj zamilkli. Byli jakby przygnieceni ciężarem zamierzonej na jutro akcji. Pożegnali się za Zielonym Mostem. Józef poszedł w prawo, żeby na Antykolu przejechać łódką Wilię. Żmot skierował się pośpiesznie w górę ulicy Kalwaryjskiej, bo zbliżała się godzina policyjna. Na zajutrz Józef przygotował w składziku parabelum, wiński nóż, okulary, latarkę elektryczną i fartuch lekarski. O siódmej wieczorem wyszedł z domu. Przez jakiś czas spacerował obok szpitala, porównując w pamięci rozkład korytarzy i sal z planem, który wczoraj siostra Erna rysowała. Potem poszedł w kierunku położonego w głębi placu łukińskiego kościoła św. Jakuba. Usiadł na dużym, wrośniętym w ziemię głazie Pobliżu starych, rozłożystych drzew. Widział stamtąd, po drugiej stronie dużego placu, czworokątny masyw dawnego gmachu sądów obecnie Gestapo. Mają oczy dookoła pomyślał o oknach budynku a uszy w mieście a jednak nie z duszą ludzkiego pędu do wolności. Zawsze się znajdzie jakiś Tomasz, który, jeśli trzeba, będzie. Zejdzie w dziesiąte podziemie i będzie czekał na sposobność porwania wszystkich do czynu i chwycenia wroga za gardło. Spojrzał na zegarek. Kwadrans na ósmą. Muszę czekać jeszcze kwadrans. Spojrzał w stronę szpitala i zobaczył siostrę R. Idącą pośpiesznie w kierunku kościoła. Mijając Józefa, powiedziała: Proszę iść w stronę ulicy Kasztanowej. Skierowała się dalej. Józef wstał i powoli przemierzył plac na drugą stronę, potem poszedł na prawo. Coś się zmieniło, pomyślał z uczuciem ulgi, ale i zawodu. Może postawiono ochronę. Ta dorota ma fantastyczne szczęście. Przed ulicą kasztanową udał, że się zainteresował jadącym jezdnią, wozem z pustymi beczkami. Przy tej sposobności obejrzał plac i ulicę za sobą. Siostra R szła z dala w jego kierunku. Skręcił w ulicę kasztanową, która nie miała przejścia. Wiedział, że siostra R ma coś ważnego mu do powiedzenia i chce zrobić to w swym mieszkaniu. Poszedł jeszcze wolniej i zatrzymał się przed wejściem frontowym do kamienicy. Gdy znaleźli się w pokoju, w którym wczoraj się naradzali z Grzmotem, Józef spytał. Czy stało się coś nieprzewidzianego? Tak. Doroty nie ma w szpitalu. Dlaczego? Wypisano ją, przyszła po nią matka i odjechały dorożką. Dokąd? Oczywiście do domu jej rodziców. Znam ich adres ulica Ostrobramska 19. Będzie chodziła na opatrunki do pierwszej polikliniki przy ulicy Wielkiej. To blisko od nich, po tejże stronie. A dlaczego opuściła szpital? Może się obawiała zamachu na nią? Nie, ona nie jest ciężko chora, musi tylko zmieniać opatrunki. Może się nudziła w szpitalu? Może rodzice chcieli wykorzystać tę sposobność, otoczyć ją swoją opieką i jakoś na nią wpłynąć? Ona przecież pochodzi z bardzo dobrej rodziny. Dla nich to wszystko jest potwornym ciosem. Dziękuję pani za wszystko. Muszę iść, bo jest późno. Czy pan sam zawiadomi pana Michała o tej zmianie? Zrozumiał, że mówi o grzmocie, który miał kilka pseudonimów. Załatwię to jutro. Pożegnał siostrę R i udał się wprost do domu. Nazajutrz, od samego rana, anioł w oknie sklepu komisowego przy ulicy Wileńskiej stał twarzą do szyby wystawowej. Pod figurką leżała kilkakrotnie złożona kartka papieru. Józef napisał na niej. Mamusia zabrała wczoraj chore jeszcze dziecko ze szpitala do domu. Będę się dowiadywał o jego zdrowie. Był pewien, że grzmot łatwo to zrozumie, co się stało. Postanowił działać bez zwłoki. Ze sklepu komisowego udał się do Klary. Spodziewał się, że wczesnym rankiem zastanie ją w domu. Drzwi z korytarza do kuchni były lekko uchylone. Wszedł spodziewając się, że zobaczy matkę Klary. Ale w kuchni jej nie było. Jadalnia również była pusta. Zajrzał przez uchylone drzwi do następnego pokoju, gdzie zazwyczaj odbywał narady z Klarą. Zobaczył dziewczynę, która tylko w dziennej koszulce i majtkach stała przed lustrzanymi drzwiami szafy i oglądała swe odbicie. Wyglądała jeszcze młodziej, jak podlotek. Chciał się cofnąć, ale Klara dostrzegła w lustrze jego obecność i skoczyła w bok. Kucnęła za stolikiem, jakby tam chciała się schować. Józef przymknął drzwi i usiadł w jadalni na krześle obok okna. Cóż, i ta jest kobietą, pomyślał. Wkrótce Klara wyszła do niego. Była ubrana. Policzki miała zaróżowione. Ach, jaki wstyd! Powiedziała. Myślałam, że mama jest w kuchni i nie zamknęła drzwi. Moja wina! rzekł Józef. Powinienem był zawołać, ale myślałem, że w ogóle nikogo nie ma w domu. Drzwi na korytarz były w wpółotwarte. Wczoraj był dzień moich urodzin i w prezencie od mamy otrzymałam tamtą bieliznę. Chciałam sprawdzić, czy jest dla mnie dobra. Doskonała. Wygląda pani jak sylw. Gdyby jeszcze skrzydełka, mogłaby pani fruwać. A szkoda, że nie wiedziałem wcześniej o dacie pani urodzin. Postarałbym się też zdobyć na jakiś prezent. Teraz będę się pana wstydziła. Co za głupstwo. Proszę wcale o tym nie myśleć. Jest coś ważnego? Jest, bardzo ważne. Czy pani ma dziś wolny czas? Oczywiście. Na naszą pracę zawsze mam czas. Niech więc pani słucha. Opowiedział Klarze o zranieniu Doroty, o jej krótkim pobycie w szpitalu i o tym, że wczoraj matka zabrała ją do domu przy ulicy Ostrobramskiej pod numerem 19. Wraził przypuszczenie, że dzisiaj Dorota pójdzie na opatrunek do pierwszej polikliniki przy ulicy Wielkiej. Trzeba więc obserwować dom przy ulicy Ostrobramskiej, szczególnie w godzinach pracy polikliniki. Sprawa ta jest bardzo pilna. Klara spojrzała na zegarek. Teraz z pół do dziewiątej. Przyjęcia w poliklinice są od dziesiątej do dwunastej i wieczorem od czwartej do szóstej. Zaraz tam pójdę. Nie chcę wciągać do tej roboty ani kreta, ani aktorki. Pani zna dobrze Dorotę. Tak, tyle czasu na nią straciłam. Ta robota będzie łatwa, bo blisko mego mieszkania i miejsce dobre na tych ulicach zawsze jest dużo przechodniów. Więc pójdę dalej. Mam dużo spraw do załatwienia. Zostawię Dorotę na pani wyłącznej opiece. Kiedy pan przyjdzie? Jutro o tejże porze, ale będę tak hałasował, że pani mnie z daleka posłyszy. Więcej mnie pan nie zaskoczy. Szkoda, bo obrazek był śliczny i nie trzeba tym się przejmować. Jestem przyzwyczajony do podobnych widoków. Ale ja nie jestem przyzwyczajona do podobnych wystąpień. Po wyjściu z mieszkania Klary Józef zaczął kluczyć w okolicy Ostrej bramy i ulicy Wielkiej. Otworzył furtkę w dużej drewnianej bramie domu numer dziewiętnaście. Zobaczył szerokie, puste wnętrze, w głębi sprawa była klatka schodowa. Więc tylko przez tę bramę można wejść i wyjść. Udał się na położony w pobliżu duży dziedziniec przy cerkwi świętego ducha. Znalazł na nim z tyłu bramę, która wychodziła na ulicę cerkiewną, ale była zamknięta i nie miała furtki do przejścia. Z prawej strony zobaczył duży budynek mieszkalny, jakby klasztor albo seminarium. Gdy zbadał prawą stronę ulicy Ostrobramskiej, przeszedł na lewą. Zainteresował się zakamarkami w pobliżu Muzeum Białoruskiego i cerkwi świętej trójcy. Później wydostał się na ulicę Wielką. Zobaczył zdala Klarę, która szła wolniutko w kierunku polikliniki. Miała w ręku koszyk na zakupy. Już jest na obserwacji. W skrzynce kontaktowej przy ulicy Zamkowej zostawił kartkę dla maga. Wyznaczył mu spotkanie na nazajutrz wieczorem, w punkcie C. Cmentarz wojskowy na antykolu. Prócz tego mieli punkt K, mieszkanie Klary, i punkt Z, domek Zeksa. Po południu poszedł znów na ulicę Wileńską. Chciał się dowiedzieć, czy grzmot otrzymał zawiadomienie o wyjściu Doroty ze szpitala. Anioł stał w oknie wystawowym twarzą do ulicy. Chyba jeszcze nie wziął mojej kartki, pomyślał. A może wziął i zostawił coś dla mnie? Wstąpił do sklepu. Sprzedawczyni otworzyła okno wystawowe i obróciła anioła bokiem do ulicy. Potem podała Józefowi kartkę grzmota, który wyznaczył mu spotkanie dzisiaj wieczorem u Zygmunta. Kiedy po kilku godzinach się zobaczyli, Józef opowiedział mu, co słyszał od siostry R. Grzmot się zdenerwował. Psiakrew, ta paskudna Dorota jest sprytniejsza od nas wszystkich. Przypuszczałem, że wczoraj zostanie zlikwidowana. I co teraz? Nie wiem. Czyż nie ma żadnego sposobu? Sprzątnijcie ją. Przecież pół miasta wie o tej zabawie wchowanego. To trwa blisko rok. Proszę pana, rzekł Józef chłodno, mnie wcale nie zależy na wykonaniu tego prestiżu. To przecież nie są zawody sportowe. Zorganizowałem doskonały zamach. Niezawodny. Ale egzekutywa, którą pan chciał koniecznie zachować, go zmarnowała. Ale idzie o to, że ona teraz zacznie szkodzić nam z całych sił, będzie sypała nawet znajomych. Przecież obracała się wśród Polaków i dużo rzeczy słyszała. Może pan spróbuje zbadać nową sytuację. Robię to od samego rana. Dorota jest już pod obserwacją. Zbadałem teren dookoła jej domu i ulicy. Już szukam sposobu zlikwidowania jej. Jak to wygląda? Jeśli będzie wychodzić tylko do polikliniki, to bardzo źle. Czy pójdzie gdzie indziej, na razie nie wiem. Wynik dzisiejszej obserwacji będzie mi znany dopiero jutro rano. A na odcinku od jej domu do polikliniki nie ma żadnego miejsca, gdzie byłyby szanse na ocalenie zamachowca. Za każdą cenę organizować zamachu nie będę. Więc nie widzi pan sposobu zlikwidowania doroty? Jeszcze nie. Przecież dopiero dzisiaj zaczęliśmy rozpoznanie nowych okoliczności. Ale niech pan zrobi wszystko, co jest możliwe, żeby wreszcie tę sprawę zakończyć. Już to robię. A w niedalekiej przyszłości zaproponuję panu nowy system wykonawczy wyroków śmierci. Dobrze, pomówimy mi o tym. Aha, jeszcze jedna rzecz. Szymon chce pana widzieć. Powiedział, że ma do pana pilną sprawę. Odwiedzę go dzisiaj jeszcze, na zakończenie dnia, bo jutro chyba nie znajdę na to czasu. A jak Stanisław? Nie porzucił jeszcze jego żony? Nie, skrzywił się z niesmakiem grzmot. W ogóle plugawa sprawa. Szymon odmówił dalszego udziału w pracy. Powiedział, że nie uważa siebie za członka organizacji i że przysięga jego nie jest ważna. Dałem mu spokój, chociaż jest mi bardzo potrzebny. Miał doskonały punkt kontaktowy. Zaraz pójdę do niego. Pożegnał grzmota i udał się pośpiesznie na zawalną. Drzwi do kuchni w mieszkaniu kościelnego znalazł w półotwarte. Wszedł bez pukania. Szymon leżał w pokoju na tapczanie. Przy wejściu Józefa wstał pośpiesznie, przywitał się z nim i powiedział: Dobrze, że pan przyszedł. Chciałem uporządkować jeszcze jedną sprawę i podziękować panu. Za co? No, za tamtą rozmowę. Pamięta pan wieczorem? Zrozumiałem, że pan mi mówił szczerze i uczciwie, jak brat, jak Polak, który chce dopomóc innemu Polakowi w biedzie. Przyznam się panu, że szukałem Stanisława po mieście, aby go zastrzelić, ale po naszej rozmowie ostygłem. Zacząłem nad tym myśleć i zrozumiałem, że pan ma rację. Że głupio ukarałbym siebie i zostawiłbym dziecko bez opieki. Czy on z nią żyje? Chyba tak, ale ona już próbowała się dowiedzieć, czy przyjmę ją z powrotem. Przysłała tu swoją matkę, która chce załagodzić tę sprawę. Co pan jej powiedział? Że nie chcę mieć w domu brudu ani złych wpływów na dziecko. A gdzie jest teraz Wandeczka? U mojej matki. Ma tam dobrą opiekę. A pan Witold chciał urządzić u mnie inną placówkę. Powiedział, że to dla Polski. Ale ja jemu wygarnąłem otwarcie. Że nie chcę mieć nic wspólnego z Polakami, którzy mają wśród siebie takich łajdaków jak Stanisław. Dobrze pana rozumiem, rzekł Józef i cieszę się, że wyrzucił pan z głowy zamiar zemsty. Tę sprawę powinna była załatwić sama organizacja i załatwić ją surowo. Już o tym rozmawiałem, ale cóż, Stanisław jest im potrzebny. Zostawię pana na chwilę, powiedział Szymon i wyszedł z pokoju. Wrócił za kilka minut i podał Józefowi jedną ciężką paczuszkę. A drugą lżejszą. Daję to panu, rzekł. Wiem, że w pańskich rękach to się nie zmarnuje. Co to jest? Pistolet rosyjski, UFI, bardzo dobry, duży kaliber. I 120 nabojów do niego. Niech pan to weźmie. Bardzo chętnie, ale chcę zwrócić panu koszty tych rzeczy. Już mi pan zapłacił. Tamta rozmowa mnie uratowała. Bo byłem zdecydowany go zabić. A teraz wiem, gdzie jest jego melina, ale go nie ruszę. Bardzo się cieszę. Tak krzywda powróci do niego inną drogą. Tak w życiu bywa. Ale muszę iść, bo do godziny policyjnej 40 minut, a mieszkam daleko stąd. Życzę panu wszystkiego najlepszego. A teraz z tym pistoletem żegnam swe złudzenia. Pan wie, jakie. Patriotyczne. Nie tylko patriotyczne, wszystkie. Józef poszedł pośpiesznie do domu. Ucieszył się pistoletem, który uważał za bardzo dobry i dużym zapasem nabojów do niego. Mam teraz własne, Hiszpana, Browninga i UFI, wspólnie z Magiem i Zeksem, Parabelum, służbowy Browning dziewiątkę oraz jeden granat, fiński sztylet i nóż myśliwski. Zupełnie dobrze. Malutki arsenał broni. O godzinie 10 rano wszyscy byli na stanowiskach, z których musieli, gdy Józef da znak, przystąpić do akcji. Klara klęczała przed wejściem w uliczkę, przy której końcu nad łukiem bramy było widać cudowny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Stamtąd mogła widzieć bramę domu numer 19. Na piersi Miała załadowany i zabezpieczony braunik siódemkę. Józef, gdy omawiał z nią i magiem plan zamachu na Dorotę, nie chciał jej dać broni. Ale spojrzała na niego z takim wyrzutem i prawie rozpaczą, że zmiękł. No dobrze, powiedział, ale strzelać można tylko w wypadku ostatecznym, gdy się wytworzy taka sytuacja, której przewidzieć nie potrafię. Oczy dziewczyny rozbłysły, a na twarzy ukazał się lekki uśmiech. A jednak nie jesteś taki twardy! Dostrzegł to i sposępiał. Stanowisko Rysia było przy wejściu do ostrej bramy z ulicy Bazyliańskiej. Miał on braunik dziewiątkę i granat zaczepny. Józef omówił z nim akcję niedługo przed jej rozpoczęciem. Rola jego była ważna, bo mógł w trudnej sytuacji ocalić Maga. Chodziło o to, żeby Ryś, jeśli za magiem będzie pościg, rzucił granat w kierunku mało uczęszczanej ulicy Cerkiewnej i cofnął się do ostrej bramy. Wybuch granatu wywołałby panikę i utrudnił pościg. Ryś dobrze zrozumiał swoje zadanie i Józef zostawił go na stanowisku. Mag musiał czekać na ławeczce w dziedzińcu obok cerkwi Świętego Ducha. Gdy Dorota wyjdzie z domu i Klara uda się za nią w kierunku polikliniki. Mag zmieni stanowisko. Wyjdzie na ulicę Ostrobramską. Następnie, na znak Józefa, skieruje się do bramy numer 19. Otworzy furtkę, wstąpi do środka i będzie czekał na wejście Doroty. Łatwo ją pozna po obandażowanej głowie. Wystrzeli do niej dwa razy i wyjdzie na ulicę. Jeśli go nikt nie będzie ścigał, skieruje się szybkim krokiem ku ostrej bramie. Wyjdzie na bazyliańską, skręci w lewo. I tuż przed ulicą Piwną wstąpi w cerkiewną. Jeśli zaś będzie ścigany, wyjmie pistolet i fiński nóż i przemierzy ten odcinek biegiem. Gdyby ucieczka przez Ostrą Bramę okazała się niemożliwa, pobiegnie w kierunku przeciwnym, gdzie będą Klara i Józef. Skręci w prawo na dziedziniec cerkwi Świętego Ducha. Tam, niedaleko drugiej bramy, są ułożone puste skrzynie, które ułatwią przesadzenie parkanu od ulicy cerkiewnej. Rano Mag wdział granatową robotniczą bluzę i drelichowe spodnie. Na głowę włożył starą cyklistówkę. Stopy obuł w lekkie tenisowe pantofle. Ubrudził sobie nieco twarz sadzami. Do wykonania zamachu Józef zaproponował mu parabelum albo ufi, automatyczny pistolet rosyjski. Mag wziął ufi, bo uważał go za niezawodny. Umieścił go na brzuchu za paskiem. Mógł go łatwo wyjąć, a szeroka bluza dobrze okrywała broń z wierzchu. Fiński nóż z ostrzem owiniętym chustką do nosa wsunął zapas z tyłu, nieco ukośnie. Gdy przygotowania były ukończone, Józef powiedział: Uważam organizację akcji za marną, dziecinną, nawet głupią. Jeszcze nie jest za późno i będę zadowolony, jeśli pan zechce się wycofać. Rozumiem, chce mnie pan oszczędzić. Uważam, że ryzyko za duże. Możemy wstrzymać akcję i zaczekamy na lepszą sposobność. Na pewno będzie. Ale wczoraj wieczorem na naszej naradzie z Klarą powiedział Pan, że są dobre szanse na wykonania zamachu i na ucieczkę. A mimo to nie podoba mi się ten sposób wykonania zamachu. Jeśli nie jest Pan siebie pewny, odłóżmy robotę. Mam przeczucie, że wszystko pójdzie wspaniale. Ucieczka na cerkiewną jest bardzo dobra. Tamta ulica jest prawie zawsze pusta, aż do bakszty. Znam ją dobrze, każdy krok, każdy skręt. Zresztą ryzyko jest zawsze. W zamachu na kancarewicza ryzyka nie było. No tak, ale to wyjątkowa historia. W zamachu na Dorotę, który zimą zorganizowałem dla drobnego, również nie było ryzyka. Ale oni spaskudzili łatwą robotę, a teraz trzeba ją podejmować w najgorszych warunkach. Panie Józefie, a tamta pańska sprawa z iperytem i motocyklem Gorzewskiego czy była bez ryzyka? Opowiadała mi o niej Klara więc panu wolno ryzykować, a mnie nie wolno. I tamta sprawa była głupia, i ta głupia. I tamta skończyła się dobrze, i ta dobrze się skończy. A dorotę musimy wreszcie zlikwidować bo ona narobi nam dużego kłopotu a potem znowu zniknie. Dobrze. Będzie to moja rehabilitacja za sprawą Kłobowskiego. Pan obliczył wszystko jak mógł najlepiej. Wybrał pan w tych warunkach najlepszy sposób zamachu. Ale popełnił pan jeden błąd. Tylko jeden. Tak, ale duży. Dał pan Browninga Klarze. Otóż jej broni dawać nie wolno. Pan jest śmiały, ale ostrożny. Ja jestem śmiały. Ale ona jest bezczelnie śmiała. Jestem przekonany, że jeśli ja albo pan znajdziemy się w niebezpieczeństwie, podejdzie i zacznie strzelać. Dlatego będę uciekał w ulicę Wielką tylko w ostatecznym wypadku jeśli do ostrej bramy nie będę mógł się przebić. Józef się zmartwił. Przypomniał sobie, że Klara prosiła go, żeby wziął ją na ubezpieczenie i podczas zamachu na Gorzewskiego, i podczas pracy w Apelince. Odgrażała się, że w wypadku jego wsypy zastrzeli Dobrowicjusa, aby pomścić jego i Andrzeja. Ma pan rację, powiedział. Z nią trzeba ostrożnie. Takie to subtelne chuchro, a zadzieżysta, jak pantera. Będę ją miał na oku. Józef opracował plan zamachu na podstawie obserwacji Klary. Nazajutrz po wyjściu ze szpitala Dorota udała się za kwadrans 11 do pierwszej polikliniki. Wyszła stamtąd o wpół do dwunastej i skierowała się wprost do domu. Przez cały czas trzymała się lewej strony ulicy i szła najkrótszą drogą. Można było przypuszczać, że i dzisiaj postąpi tak samo. Minęła godzina dziewiąta. Słońce pieło się w górę. Niebo zatraciło błękit, jakby zblakło od żaru. Bruki i kamienice, które wystygły w ciągu nocy, zaczęły znów z spiekotą. W kościele Świętej Teresy, tuż przy ulicy Ostrobramskiej, odprawiano msze. Coraz więcej ludzi klękało na ulicy i w arkadach z lewa, bliżej bramy. Rozległ się dźwięk sygnaturki i śpiew. Józef przeszedł na prawą stronę uliczki. Znalazł miejsce w cieniu. Klara klęczała w słońcu przy rozgrzanym murze. Modli się czy nie? Pomyślał Józef. Może się modli o powodzenie naszej akcji. Ale jakże można o to prosić? Toż prawie w obliczu Matki Boskiej. I zamachu na kancerewicza dokonano w kruchcie kościelnej. Krew zalała świątynię. Rozpiął kołnierz koszuli, która zwilgotniała pod lewą pachą. Tam, gdzie ukrył pistolet. Oddalił się powoli w kierunku ulicy Wielkiej. Spojrzał na zegarek. Dwadzieścia minut po dziesiątej. Prawie jednocześnie wyczuł za sobą obecność Klary. Jeszcze nic nie powiedziała, a już się do niej obrócił. Zobaczył przemienione pełne wewnętrznego ognia oczy. Zbladłe policzki i kropelki potu na skroniach. I uskrzydał nosa. — Idzie! — rzekła cicho ale razem z matką. Razem z matką? zapytał Józef zaskoczony. Tak, ale to nic. Jeszcze lepiej, większe zamieszanie. Ależ niespodzianka. Pójdę za nimi, kiedy będą wracały z polikliniki. Wyprzedzę je i powiem panu. Położyła dłoń na piersi. Józefowi się wydawało, że chciała stłumić głośne bicie serca. Lecz ona tylko poprawiła Browninga. Potem zgrabnie, napięta jak do lotu, skierowała się w stronę polikliniki. Po drodze wstąpiła do frontowych drzwi kamienicy i usiadła na wyższym stopniu. Pochylając się w dół, zaczęła poprawiać pantofelek. Widziała zlaną słońcem ulicę. Przepuszczę je i pójdę z tyłu. Józef nie chciał, żeby kobiety go dostrzegły. Przemierzył jezdnie wszedł na dziedziniec cerkiewny. Mak siedział na skraju ławeczki, w cieniu drzewa. Spokojnie patrzył na Józefa, który w milczeniu usiadł obok niego. Już poszła, domyślił się. Ta, ale... razem z matką. Aha... zmrużył oczy. Ma ubezpieczenie. Chyba pomoc. Do niej nie strzelać. Jeśli po ataku na Dorotę rzuci się na pana, to kopnąć lub zdzielić pistoletem w szyję, a najlepiej odepchnąć na bok. Chyba zemdleje. A może Dorota będzie wracała sama. Mamy najmniej pół godziny. Kiedy na stanowisko? Niech pan za kwadrans uda się na Ostrobramską i usiądzie na którymś ganku. Gdy ona wyjdzie z polikliniki, Klara mnie uprzedzi. Wówczas przyjdę do pana, potem zawiadomię Rysia i wrócę do ostrej bramy. Będę od pana w odległości około dwudziestu kroków. Dobrze. Józef odszedł. Skierował się w stronę ulicy Wielkiej. Minął muzeum, skąd niedawno zabrał dwie księgi. Miał w głowie zamęt. Nie podobało mu się, że dorocie towarzyszy jej matka. Ale wspomnienie o księgach wykradzionych z wystawy antysemickiej. Nasunęło mu inne myśli. O potwornych morderstwach Żydów w Ponarach. Wysługiwała się tym, którzy zabijali niewinnych, bezbronnych, słabych, chorych. Niechże i ona zginie. Dostrzegł Klarę z daleka, chociaż niczym się nie wyróżniała. Miała ruchy naturalne, uzasadnione, związane z daną czynnością albo zainteresowaniem. Ma spryt, pomyślał. Ale co z nią będzie dalej? Przy takim pędzie do czynów prędko się spali. Z lewa od polikliniki usadowiła się wprost na chodniku przy murze kamienicy kobieta z dwoma koszami. Sprzedawała truskawki. Józef przemierzył jezdnię, minął poliklinikę i zbliżył się do sprzedawczyni. – Po czemu truskawki? – Po dwadzieścia marek. – A co, może to drogo? – Po czemu chleb? – ona truskawka. Fruchta, delikatna, ma swoje potrzebowania. Józef wyjął sześćdziesiąt marek. Wsadził je w dłoń rozgadanej babinie i wziął z kosza trzy zrobione z kory brzozowej i wysłane liściami pudełeczka dużych, dojrzałych truskawek. Poszedł w kierunku Klary, ukrytej w załomie muru na prawo od polikliniki. Skinął jej głową. Klara, ubowiona, zrobiła zabójcze oko i łobuzerską minę. Wstąpili do pobliskiej bramy. — Proszę wziąć — powiedział. — Będzie pani miała trochę zajęcia. Podał dziewczynie pudełeczko truskawek. — Aha, dziękuję. — A można pobzikować? — spytała wesoła. Spojrzał na nią ze zdziwieniem i powiedział. — Można! Złożyła wargi jak do pocałunku i głośno cmoknęła. — Głupio! Rzecz jasna, ale ja wcale nie jestem mądra. Mamy jeszcze ze trzydzieści minut. Najmniej. Pójdę w górę ulicy. Będę się trzymał lewej strony. Dobrze. Cięła białymi zębami, miąższ jagody, a oczy miała pełne śmiechu. Aha, dodała. Gdyby wam kolana zasłabły, to ja mogę zastąpić. Patrzyła szyderczo, bezszczelnie. Że niby taka sytuacja zrobiłbym coś, aby i pani kolana zasłabły. A co, a jak? Przybrała minkę zaciekawionego dziecka. Paskiem. Oj, to bym się śmiała, ale pan nie potrafi. Pogroził jej pięścią i wyszedł z bramy. Znów parówka, a na niebie żółta plama słońca, które straciło kształt i pieło się w górę, lejąc ogień na ziemię. Poszedł lewą stroną ulicy w kierunku ostrej bramy. Jadł truskawki, które przyjemnie odświeżały wyschnięte usta. Zatrzymał się w pobliżu wylotu z ulicy Subocza. Poszukał wzrokiem Klary. Siedziała na betonowym pochyłym słupku, chroniącym narożnik bramy od osi wozów. Jadła truskawki. Gdybym jej pozwolił, dokonałaby zamachu. Mag uplasował się wygodnie w cieniu u wejścia do drzwi dużej kamienicy. Wyglądał jak zmęczony robotnik-tragarz, który wypoczywa albo na kogoś czeka. Spokojnie patrzył w twarz Józefowi, który miał ochotę powiedzieć mu coś przyjemnego. Ale byłoby to podobne do dodania otuchy lub bagatelizowania poważnej sytuacji. Podał Magowi pudełeczko truskawek. Dobre są na upał. Mag wziął i skinął głową. Józef poszedł powoli z powrotem. Udał zainteresowanie nędznymi wystawami sklepów. Po dziesięciu minutach zobaczył Klarę, która prędko szła mu naprzeciw. Zawrócił i jeszcze wolniej skierował się ku ostrej bramie. Klara zrównała się z nim. Poszła obok. Opuściła poliklinikę. Idą powoli razem. Ona ma obandażowaną głowę. Ja będę na stanowisku. Wyprzedziła go. Józef zatrzymał się. Z dala zobaczył dwie kobiety. Jedna miała jakby biały czepek na głowie. Poszedł również w górę ulicy. Zbliżył się do maga. Już idą, powiedział. Może pan ruszyć bez pośpiechu do tamtej bramy. Ja uprzedzę Rysia. Poszedł nieco prędzej. Gdy znalazł się na bazyliańskiej, zobaczył Rysia niedaleko od bramy. Kroczył wolno, leniwie w jego kierunku. Poszli razem. Minęli wejście do ostrej bramy. Józef się zatrzymał. Proszę czekać tutaj, powiedział. Za jakieś dziesięć minut ukaże się z bramy, mak. Jeśli będzie szedł, nawet prędko, wszystko w porządku. Proszę go tylko obserwować. Dopóki nie wejdzie w cerkiewną. Jeśli zaś będzie biegł, to jak tylko skręci w cerkiewną, rzuci pan w tamtym kierunku granat i cofnie się w ostrą bramę. A jeśli będą go ścigali? Rzuci pan granat za nimi, czy wśród nich. Potem prędko w tył. Na pana nikt nie zwróci uwagi, bo będzie panika. Zresztą może pan się wycofać w moim kierunku. Czy wszystko jasne? Tak. Trzymaj się pan jeszcze bliżej bramy i cała uwaga w prawo. Dobrze. Józef znów przeszedł chłodnawą, długą, ostrą bramę. Potem posuwał się wolniej między klęczącymi wszędzie ludźmi. Wiele twarzy kierowało się z nadzieją i błaganiem w górę, ku cudownemu obrazowi. Z daleka dostrzegł maga idącego wolno prawą stroną uliczki. Zbliżył się do furtki w bramie, otworzył ją i wszedł do środka. Zdążyli wymienić spojrzenia. Klara znów klęczała na ulicy, w poprzednim miejscu. Dostrzegła Józefa. Miała teraz bladą, skupioną twarz. Józef minął ją. Zaraz zobaczył Dorotę, która powolnie, spokojnie szła w kierunku swego domu. Spod bandaży na jej głowie było widać pasemka włosów i okrągłą, czerstwą, opaloną twarz. Była średniego wzrostu, mocno zbudowana, miała na sobie lekką sukienkę staniego materiału. Obok niej, od strony ulicy szła matka. Miała smutną, zniszczoną twarz. Była ubrana w ciemną, wełnianą sukienkę. Nie przyglądając się im zbyt uważnie, poszedł dalej. Ale wnet zawrócił i patrzył, jak dwie kobiety idą powoli w kierunku bramy swego domu, gdzie na jedną z nich czeka śmierć. Koło się zamyka. Zostają sekundy. Wrócił lewą stroną uliczki i uklęknął na jednym kolanie, tuż za klarą. Widział z lewa i z prawa liczne postacie modlących się ludzi, prawie wszystkie klęczące. Z rzadka ktoś szedł wolno, ostrożnie, bez nakrycia głowy, w kierunku bramy pod obrazem Matki Boskiej, za którą majaczył zalany słońcem wlot na ulicę Bazyliańską. Znowu dzwoni sygnaturka. Słychać stłumiony murami śpiew w kościele świętej Teresy. Dwie kobiety zbliżają się do bramy domu numer 19. Jedna z obandażowaną głową otwiera furtkę i wchodzi do środka. Druga się zatrzymuje i patrzy w kierunku cudownego obrazu. Może odmawia pacierz. Oczy Klary i Józefa są wlepione w furtkę odległą od nich około dwudziestu metrów. Kobieta w ciemnej sukni wciąż stoi nieruchomo przy wejściu. Potem jej ramię się porusza. Kładzie na piersi znak krzyża. Ale co tam się dzieje? Myślał Józef w napięciu. Dostrzega, że głowa i barki Klary pochylają się do przodu. Rozległ się stłumiony trzask, jakby uderzenie deską w deskę. Kobieca postać przy bramie uchyliła furtkę i rzuciła się do środka. Wówczas rozległ się huk drugiego wystrzału. Potem powietrzem targnął rozpaczliwy krzyk. Modlący się w pobliżu bramy, ludzie porwali się na nogi. Niektórzy zaczęli biec w stronę Józefa, inni w kierunku ostrej bramy. Józef i Klara powstali z miejsc, uchylając się z drogi biegnącym ludziom, poszli naprzód. Krzyk kobiety urwał się na chwilę, potem znowu wybuchł długim, szarpiącym powietrze rozpaczliwym jękiem. Józef dostrzegł migocącą między biegnącymi ludźmi sylwetkę człowieka w granatowym ubraniu. Mag, pomyślał. Klara rzuciła się naprzód, ale Józef ją pochwycił za przegub dłoni. Dokąd? Puść! Wyrwała mu ramię. Zobaczył jej złe oczy, wściekłą minę i biel drobnych zębów. Chodź, bo jak trzepnę w mordę, ty gówniaro! Puść! To boli! Rozluźnił trochę uchwyt dłoni i poszedł prędko w kierunku ulicy Wielkiej. Wyprzedzali ich biegnący ludzie. Idący naprzeciw pytali: Co się stało? Czy obława, łapa, łapanka, co? Józef wszedł prędko. Klara ledwie nadążała za nim. Psia krew, psia krew, w marszu. A co proszę pana? spytała Klara. A to proszę pani, że ryś nie rzucił granatu. Kompromis mademoiselle. Świństwo! Może nie trzeba było. Za magiem pobiegli dwaj szaulisi. Widziałem ich dobrze. Stali z lewa pod arkadami. Potem rozległy się pojedyncze wystrzały, ale nie maga. Teraz chodźmy wolniej. Na zamkowej posłał Klarę do sklepu komisowego, ich skrzynki pocztowej, gdzie rano po przebraniu maga zostawiono jego rzeczy. Dziewczyna wróciła ze sklepu z dużą torbą ceratową, nakrytą z wierzchu papierem do pakowania. Przez cielętnik skierowali się ku ustronnej ławeczce u podnóża Góry Zamkowej. Z lewa były gęste szpalery zarośni i się zaczynało szerokie, strome wejście na szczyt góry. Z prawa, za zakrętem, mieścił się w ładnie położonym pałacyku niemiecki urząd Gebeist, komisariatem Wilna Stad. Miejsce było mało uczęszczane, i tutaj umówili się na spotkanie z magiem po zamachu. Józef śpieszył się, bo przypuszczał, że mag ich wyprzedzi, ale go nie było. Usiedli na ławeczce. Józef co minutę spoglądał na zegarek. Nigdy nie dopuszczę do roboty w takich warunkach, powiedział. Jeśli mag wpadnie, będzie to moja wina. On sam chciał. Pani również, ale ja powinienem działać trzeźwo. Przekona się pan, że wszystko się dobrze skończy. A po co pani chciała tam biec, w ostrej bramie? Chciałam zobaczyć, czy dorota zlikwidowana. Też pomysł. Wkrótce całe miasto będzie wiedziało. Mam za to pamiątkę od pana. Pokazała mu rękę, na której wystąpiły sińce. — Przepraszam. — I usłyszałam ładny epitet i obiecankę. — Bo pani jest niemożliwa. — A poprzednio pan tak bardzo mną się zachwycał. — Pani robotą! — spojrzał w twarz klarze i zobaczył, że ona się śmieje, zupełnie spowodnie. — Tym... Co widziałem w lustrze, dodał, aby ją pognębić. Ale z magiem jest marnie. Na pewno dobrze. A jednak tamta osóbka w lustrze panu się podobała. Nie może pan zapomnieć. Próbuje pani flirtu ze mną? Czyżbym się ośmieliła? Z tak ważną i poważną personą? Chcę pana zabawić. O! — Przyszedł! — wyciągnęła ramię w lewo. — Co ma wisieć, nie utonie. Mak wyłonił się za zakrętu od strony rzeczułki. Józef zbliżył się ku niemu i podał torbę z ubraniem. — Idź, pan, w zarośla i przebierz się. Będziemy czekać na ławeczce. Wkrótce mak dołączył do Józefa i Klary. Miał na sobie lekki, szary garnitur. — Czy mogę zatrzymać na parę dni pistolet? Spytał, dopóki wszystko się uspokoi. Dobrze, czemu pana tak długo nie było? Zrobiłem kawał drogi. W bramie matka Doroty rzuciła się na mnie. Ledwie jej się wyrwałem. A Dorota? Runęła za drugim wystrzałem. Gdy wybiegłem z bramy, ludzie się rozstępowali, ale jacy żołnierze, litewscy, jakiś Niemiec, też żołnierz, biegli za mną. Za bramą zaczęli strzelać, ale się nie oglądałem. Gnałem zygzakami. Na cerkiewnej jakaś babina rozstawiła ręce, żeby mnie zatrzymać. Wsadziłem jej w biegu pistolet w nos i odrzuciłem na bok. Z bakszty skoczyłem do safianiszki. Schowałem pistolet za pas i poszedłem szybkim krokiem przez most na zarzecze. Potem na popowszczyznę. Dalej trzymałem się w pobliżu wilejki. Obok klubu szlacheckiego przeszedłem mostem Rzeczułkę, no i jestem. — Aryś granatu nie rzucił? — Nie. — Dlaczego? Przecież musiał. — Nie wiem jeszcze. Zbadam go. — A teraz niech pan idzie do Wołokumpi. Klara da panu klucz od ich letniska w lesie. — Wiem, byłem tam dwa razy. Dziewczyna podała magowi klucz na rzemyku. Ale uważaj, powiedziała, tam mogą być myszy. No to co? Aha, zapomniałam, że masz pistolet do obrony. Małpa. Goryl. Dajcie spokój, rzekł Józef. Pani pójdzie zaraz do domu, ale nie przez ostrą bramę, lecz naokoło. A o czwartej spotkamy się tutaj, na tej ławeczce, i pójdziemy również do wołokumpi. Tam trochę pogadamy. Wezmę dla maga coś do jedzenia. Niech tam posiedzi parę dni. Oczywiście, zgodziła się podstępnie Klara. Odsapnie, uspokoi się, a ja mu przyniosę walerianki i bromu. Ale zaraza, oburzył się mag. Klara zamierzała dodać coś złośliwego, lecz raptem czule przytuliła się do Józefa i wzięła go za rękę. On się zmieszał. Potem zrozumiał jej manewr, bo dostrzegł, że ścieżką idzie kilku niemieckich wojskowych. Gdy oddalili się, Klara wstała, odkaszlnęła i przybrała postawę na baczność. Więc o czwartej szefie zasalutowała i wykonała w tył zwrot. Czekaj, czekaj, usiądź tu mała. Józef klepnął dłonią po ławce. A o co idzie? Uniosła w górę brwi. Browning, pokiwał palcem, grożąc jej. Pamięta pan o takiej drobnostce? Obejrzała się na wszystkie strony, wyjęła pistolet i podała Józefowi. Daję go razem z sercem. Tam, gdzie serce u niej, to sopel lodu, rzekł Mac. A u ciebie ropucha, cześć, już mnie nie ma. Prędko odeszła. Józef i Mak wstali. Skierowali się w lewo cienistą aleją srokomli obok płynącej z prawa Wilenki. Co panu przywieść? Trochę jedzenia. Jestem ciekawy nowin. Strzelałem w niewygodnej sytuacji. Tamta matka. Klara na pewno się dowie. Dziwna dziewczyna. Wychowywała się bez ojca, z matką jak z koleżanką, no i rozpuściła się. Ale pewna i śmiała. A jak się prowadzi? Romansów żadnych. Dokuczliwa i cięta jak osa. A jaka patriotka? Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Można jej zaufać całkowicie. Wyszli na przystań. Statek był prawie pusty. Pan chyba nie ma pieniędzy? spytał Józef. Mam mało, ale na bilet wystarczy. Józef dał mu pięćset marek i pożegnali się. Poszedł prędko do domu. Helena i Jadwiga pracowały w ogrodzie. Nie dostrzegły jego przyjścia. Wstąpił do kuchenki i starannie się ogolił. Potem umył się, zmienił bieliznę i włożył lekkie ubranie. Wydawało mu się, że odświeżył nerwy i mózg. Położył się na łóżku i przymknął oczy. Starał się nie myśleć o przeżyciach dzisiejszego dnia. Ale w uszach brzmiał mu ciągle, zdławiony murami ostrej bramy, rozpaczliwy krzyk kobiety. Mak był zdenerwowany, ale Klara leci w niebezpieczeństwa, jak ćma w ogień. Zapadł w sen. Dokładnie o czwartej zbliżył się do ławeczki u stóp Góry Zamkowej. Klara siedziała i czytała książkę. Twarz miała spokojną, smutną. I ona była ubrana inaczej niż rano, podczas ich akcji. Chodźmy na przystań. Za kwadrans statek odpłynie. Przez jakiś czas szli w milczeniu. Potem Józef spytał. Czy są jakieś nowiny? Gestapo zrobiło obławę w całej tamtej dzielnicy. Jeździli autami w okolicznych ulicach, zabrali kilku mężczyzn w robotniczych ubraniach. A Dorota? Zabita. Jej matka? Urwała. Co? A nic. Ja przecież nic nie widziałam. Nie będziemy o tym mówić. Zamilkła, a po jakimś czasie spytała: Czy odzyskamy wolność dla Polski? Był zaskoczony tym pytaniem, zastanawiał się nad nim. Potem powiedział: Powinniśmy. Jeśli mamy takie dziewczęta jak pani, i takich chłopców jak mak, i takich mężczyzn jak pan dodała. Przykro mi, że panią rozczaruję, ale przerwał, jakby się zastanawiał, czy wolno mu mówić szczerze, zwierzącą w jego zapał patriotyczny dziewczyną. Ale panie Józefie patrzyła z boku w jego twarz. Chodzi o to, że się czuję bardzo, bardzo starym. Starym psychicznie, emocjonalnie. Może dlatego, że doznałem wielu niezasłużonych krzywd. Kiedyś byłem taki jak pani. Potem zacząłem tracić wiarę. Teraz zostało jej bardzo mało. Prawie nic. A może nic? Czasem udaje się, że w coś wierzę. Czasem oszukuję innych i siebie też. Czasem czepiam się cudzej wiary, albo tworzę sobie złudzenia, ale naprawdę w nic nie wierzę. Nie wierzę i w to, że ci, którzy mają naszą sprawę w rękach, i swoi, i obcy, mają i siłę moralną taką, na przykład jaką ma pani. Jakże pan może pracować z nami, narażać życie? To automatyczne. Jest w tym trochę ambicji i dużo złości, ale nie wierzę, że jest to pożyteczne, czy nawet potrzebne. Czasem myślę, że to wszystko głupie i szkodliwe. I co panu zostało? To, co ma oswojony wilk, który musi żyć razem z psami zależny od woli i kaprysu ludzi, ich panów. Co? Wstręt. Do merdających ogonami psów i pogarda dla ludzi, ale dla pani, Klaro, dla maga i jeszcze dla kilku ludzi mam zrozumienie i uznanie. Pójdę dalej ścieżką, na której jestem. Niech pani idzie. Chciałbym, żeby się przemieniła w piękną drogę, która doprowadzi panią, maga i innych takich jak wy do celu, o którym tak marzycie. Józef, Mak i Klara siedzieli na trawie w ustronnym zakątku cmentarza Antokolskiego, gdzie poprzednio Józef i Mak kilka razy się spotykali. Naradzali się nad zorganizowaniem samodzielnej sekcji specjalnej, która by stanowiła malutką, dobrze zakonspirowaną grupkę bojową. Chcę skończyć komedię z egzekutywą powiedział Józef. Nabrałem do niej obrzydzenia. Nie chcę jednak pozostawiać komendy bez środka do odwetu. Dlatego zorganizuję dla nich SSS. A egzekutywę przekażę im uroczyście wraz z jej nowym kierownikiem, którego już obrałem. Kogo? spytał mag. Rysia. Za to, że stchórzył i nie rzucił granatu? Oczywiście stchórzył, a jego usprawiedliwienie się to zwykły wykręt. Ale wśród tamtych ludzi nie widzę nikogo lepszego. Drobny będzie wściekły. Niech się wścieka. Mam ich dość i nie chcę mieć z nimi żadnego kontaktu. A nasza SSS potrafi wykonać każde zadanie. Klara poprowadzi wywiad, może znajdziemy dla niej kogoś do pomocy. A pan, Zeks i Wincuk, będziecie mieli stronę bojową. Ja zaś, dopóki to potrzebne, będę waszym instruktorem. Dam wam dwa pistolety granat i nóż. Zeks ma swój pistolet, Wincuk też coś ma. Z tym można zacząć, a pan będzie formalnie kierownikiem SSS. — Taka małpa? — wtrąciła Klara. — Nie widziałem obrzydliwszej małpy jak ty. — Spojrzyj w lustro, to zobaczysz. — Dajcie spokój, chcę omówić z wami tę sprawę ostatecznie. — Ja na to się zgodziłem — rzekł mak. — Zeks również się zgadza. — A Wińcuk bardzo mi się podoba. — Na pewno będziemy dobrymi kolegami. Może pan zapewnić grzmotam, że komenda na tym tylko zyska. Właśnie dzisiaj będę z nim rozmawiał. Przedstawię mu tę sprawę w formie ultimatum. Jeśli się nie zgodzi, to porzucę tę zabawę. Proszę mu powiedzieć, dodał mak, że jeśli on nie przyjmie pańskiej propozycji, ja nie będę pracował w egzekutywie. Pójdę do partyzantki. Łupaszko już się organizuje. Niedaleko nie męczyna. Wspaniały dowódca. Na pewno mnie przyjmie. A ja nie będę pracowała w wywiadzie egzekutywy, rzekła Klara. Niech mnie przydzielą gdzieś na łączniczkę. Uważam, że SS już istnieje. Jutro zbierzemy się u Wińcuka. Powiem wam o swojej rozmowie z Grzmotem. Omówimy zamachy na Baranowa i Kozłowa. Są już dobrze rozpoznani, można ich robić. Baranowa sprzątnie zeks, a pan i wincuk będziecie na ubezpieczeniu, a Kozłowa machnie wincuk. Od razu pokażemy pracę SSS. A jak statut? Spytał Mak. Opracujemy. Główna zasada jest samodzielna sekcja bojowa, której kierownik będzie utrzymywał łączność z komendą. SSS będzie wykonywała zlecenia komendy Jeśli to dla niej będzie możliwe i jeśli nie będzie ważnych zastrzeżeń Na przykład ustalimy, że skazano niewinnego wtrącił Mac. Tak zgodził się Józef. Podlegając komendzie musimy wykonywać rozkazy Będąc samodzielnymi możemy je rozważać. I właśnie dlatego S.S.S. nie będzie przyjmowała od komendy ani broni, ani pieniędzy. Czy damy sobie rady? spytała Klara. Tak, odparł Józef. Broni mamy już więcej niż cała egzekutywa. A Garza Wińcuk mi powiedział, że od razu ofiaruje dla naszej grupki – Dziesięć tysięcy, Marek. – Ja dam pięć tysięcy. – No, a Zeks jest specem od rozbijania – rzekł Mak. – Planuję wypady po broń, aż do Oran. Może zdobędziemy nawet skrzynkę granatów. Rozmawiali jeszcze czas jakiś i umówili spotkanie na zajutrz o godzinie piątej u Wińcuka. Tegoż dnia Józef czekał na grzmota w mieszkaniu Zygmunta. Przypuszczał, że rozmowa z nim może być ostra. Wiedział, iż Grzmotowi zależy na utrzymaniu pozorów, że egzekutywa jest sprawnie działającą jednostką bojową. Grzmot przyszedł z opóźnieniem, zmęczony po całym dniu pracy. Nareszcie odsapnę, powiedział, bo stąd idę wprost do domu, a do pana mam sprawę specjalną. Ja mam do pana sprawę specjalną. Położył nacisk na ostatnim słowie. Ale poruszę ją później. Dobrze. Kogo ze swych ludzi chce Pan przedstawić do awansu lub odznaczenia? Nie mamy dużo odznaczeń, chcemy więc wybrać najwięcej zasłużonych? Maga i Klarę, rzekł Józef od razu. Mak dokonał kilku zamachów. A praca Klary była naprawdę wspaniała. Bez niej niczego bym nie zrobił, nawet brała udział w zamachach. A jak inni? Mówiliśmy już o tym beznadziejnie. Poruszę tę sprawę, gdy skończymy z tym, co ma pan do omówienia. Jaka była pańska szarża w wojsku? Czy chodzi o awans? Tak. Może zrobi mi pan wielką uprzejmość i zwolni od tego zaszczytu. Panu się to należy, więc będę mówił szczerze, ale proszę o to się nie gniewać. Dobrze. Jeśli komenda da mi awans, stanę się członkiem AK, a ja przecież nie jestem zaprzysiężony i chcę zachować swą niezależność. Chcę być wolny w każdej chwili. Chcę wam pomóc uczciwie, szczerze, ale nie chcę być zobowiązany do spełniania rozkazów. Pan je spełniał dobrowolnie, wskutek prośby pana Tomasza i pana. Była to moja pomoc dla was. Czy pan należy do organizacji Tomasza? Józef był od dawna przygotowany na to pytanie które obecnie potraktował jak podstęp, bo dawniej Grzmot pytał go już o to. A czy Tomasz ma jakąś organizację? spytał, udając szczere zdziwienie. No coś tam ma. Potrzebne mu są różne blankiety. Daję mu. On mi również pomaga. I mnie dopomógł, bo nie miałem żadnych dokumentów. Ale nic mi nie mówiło o organizacji. Myślałem, że pan nie chce należeć do AK, bo należy pan do innej grupy konspiracyjnej. Należałem do grupek konspiracyjnych, do ZWZ również, ale z żadną nie byłem związany przysięgą. Chodzi o to, że jestem zatwardziałem indywidualistą. Chcę mieć swobodę w ocenie cudzych decyzji. Chcę mieć prawo wyboru, a nawet krytyki i protestu. Trudno. Muszę uszanować pańskie poglądy i życzenia. A teraz poproszę pana o zrobienie w ciągu tygodnia wykazu swych ludzi i ich stosunku do służby wojskowej, jakie mieli szarże i odznaczenia. Józef westchnął od razu trudności, powiedział. Klara oczywiście nigdzie nie służyła. Gdy zaczęła się wojna, miała chyba 14 lat. Może należała do harcerstwa. Spytam ją. Mak był pod chorążem. Mówił mi o tym, ale spytam go o szczegóły. A inni? Przerwał i położył obie dłonie na stole, jakby się przygotowywał do skoku. Należą do sprawy, o której chcę z panem pomówić. Przykra i trudna sprawa, ale trzeba ją załatwić. Nie będę kierował dalej egzekutywą, która jest fikcją. Jakże fikcją? Oburzył się Grzmot. Pan sam składał raporty, jako jej kierownik. Wykonaliście kilka akcji bojowych. Ale nie egzekutywa, lecz tylko paru wybranych ludzi. Egzekutywa robotę tylko marnowała i była dla mnie ciężarem. Więc zamierza pan porzucić egzekutywę? Tak. A czy pana nie zraziła ta okoliczność, że niektóre wyroki uważał pan za wydane niesprawiedliwie? Owszem, ale najbardziej zraziła mnie niechlujna, nieideowa praca, plotkarstwo, intrygi, brak koleżeństwa. Taki iperyt przecież grubo ryzykowałem, a dał mi go członek egzekutywy, to znaczy tamtej sitwy. Czy im chodziło o zmarnowanie mego wysiłku, a ileż było innych, powiem łagodnie, przykrości? Szkoda, że to tak niespodziewanie. Nie wiem teraz, jak sprawą pokierować, bo egzekutywa jest dla nas niezbędna. Czy egzekutywa niezbędna, czy praca egzekutywy? Oczywiście, praca, organ represyjny. Otóż chcę wam dać dwa prezenty. Jeden: niezależną egzekutywę, która po doświadczeniach ze mną będzie się starała pokazać, że potrafi sama pracować. Drugi: dobrze zorganizowaną, malutką grupkę bojową, która potrafi wykonać każde zadanie tego rodzaju, jakie dawano egzekutywie. Opowiedział Grzmotowi o zasadach zorganizowania SSS. Wyjaśnił mu zalety takiej grupki: dyskrecję, koleżeństwo, bezinteresowność jej członków. Grzmot uważnie słuchał i zrozumiał dokładnie, o co idzie Józefowi, ale było widać, że jest w rozterce, że ma wiele zastrzeżeń. Czy nie można ich jakoś scalić? spytał. Powtórzy się ta sama historia. Poza tym, ani mak. Ani Klara nie będą z tamtymi ludźmi pracowali. Dziwię się, że pan się odnosi do tego niechętnie czy też nieufnie. Nie, niechętnie. Po prostu nie mieści mi się to w ramach organizacji. Narusza jej strukturę. Mac i Klara pozostaną członkami AK, ale będą wydzieleni do specjalnych zadań. Mak będzie utrzymywał kontakt z panem. Albo z kimś solidnym, kogo pan wyznaczy. A egzekutywa, ponieważ panu zależy na jej istnieniu, będzie miała łącznika z wami, żubra, który zamiast ze mną będzie utrzymywał kontakty z rysiem, który jest z całej tamtej paczki najsolidniejszy. W ten sposób nie wy będziecie zależni od pracy egzekutywy jako grupy niezbędnej. Lecz ona będzie musiała się zastosować do Waszych wymagań, bo będziecie mogli zawsze ją zastąpić. A jeśli Was znudzi, to ją rozwiązać bez uszczerbku dla siebie. Jeśli Pan przyjmie moją propozycję, to w ciągu tygodnia SSS zlikwiduje pułkownika Baranowa i agenta Gestapo Kozłowa. A co Pan zamierza? Przekażę egzekutywę Rysiowi. Skontaktuję go z Żubrem. Przez jakiś czas poprowadzę SSS. Uzbroję grupkę. Nawiążę łączność. Maga z wami. Muszę na to się zgodzić rzekł Grzmot. Wiem, że panu idzie o nasze dobrą. Zrobimy więc próbę. Niech pan zorganizuje wszystko jak najlepiej, a za tydzień pomówimy o tym. Zapoznam pana z łącznikiem, którego pan skontaktuje z magiem. Gdy Józef wszedł do domu, zastanawiał się z goryczą nad tym, z jakim trudem mógł przekonać Grzegorza, aby się zgodził na przyjęcie prezentu w formie SSS, który mu jak z nieba spadł i mógł być bardzo pożyteczny dla organizacji. Miał rację, Andrzej pomyślał. Że jest on czynownikiem, dla którego formularze, procedury urzędowe i wszelkie formalności są ważniejsze niż cele, dla których organizację stworzono. Nazajutrz w ciągu dnia skontaktował Rysia z Żubrem. On widocznie się ucieszył, że będzie miał do czynienia nie z Józefem, lecz z młodzieńcem, który w stosunku do niego wykazał duży respekt. Stanął na baczność. Usiadł dopiero na zaproszenie. Usłusznie odpowiadał na pytania. Następnie poszedł do drobnego i sucho go zawiadomił, że ich współpraca jest skończona. Wkrótce otrzyma instrukcję od nowego kierownika egzekutywy. Kto to taki? Zaniepokoił się drobny. Ryś! Ryś? twarz jego wyraziła największe zdumienie potem ledwie mógł się powstrzymać żeby nie wybuchnąć śmiechem tak komenda go wyznaczyła na moje miejsce szkoda że pan nas opuszcza udał żal drobny znał się pan na robocie ryś będzie jeszcze lepszy do widzenia odszedł nie podając dłoni drobnemu ucieszył się że mnie nie będzie a rysia oni prędko urobią na swoim kopycie o godzinie piątej Józef i Klara przeszli na Zarzecze, gdzie była główna Melina Wińcuka. Przed wejściem do domu Węgorza czekała na nich Maryśka, Żydówka, którą złodziej przygarnął i przy pomocy kostka i Węgorza tak urobił, że nikt by się nie domyślił jej narodowości. Mówiła i kleła jak urwis z przedmieścia. Chodziła jak chłopak w krótkich spodenkach i podartej bluzie. Włosy miała krótko ostrzyżone maszynką. Grzecznie przywitała się z Józefem, którego już dobrze znała, ale podejrzliwie zerkała kuklarze. Gdzie tatuś? W Kirkucie. Czeka tam na was. Nie ma nikogo w chałupie? Jest dziadek. A gdzie brat? Kostek też na Kirkucie. Prowadź nas tam. Maryśka. Wymachując kijem jak szablą i ścinając nim badyle przy palkanach, udała się najkrótszą drogą w kierunku żydowskiego cmentarza. Zatrzymała się przy zaniedbanym ogrodzeniu i powiedziała: Muszę tutaj wartować, tatuś kazał. Wy idźcie tam. Wyciągnęła ramię w stronę szerokiej ścieżki między kamiennymi nagrobkami. Zobaczycie ich sprawa. Wszędzie były widoczne ślady zniszczeń płyty powywracane, porozbijane. Na niektórych nagrobkach wymalowano swastyki i ordynarne wyrazy. — Nawet umarły mnie dali spokoju — rzekła Klara. Wińcuk, Mag i Zeks siedzieli wygodnie w cieniu między kilku dużymi nagrobkami. Trawa tam była bujna, soczysta. Józef przywitał się ze wszystkimi, zaczynając od Wincuka który z nieufnym zdziwieniem przyglądał się dobrze ubranej, Smukłej dziewczynie. Swym wyglądem nie pasowała ani do miejsca, ani do towarzystwa. Józef wnet to dostrzegł i powiedział do Wincuka. A ta Siksa i mnie i tobie i nam wszystkim da for na robocie. Żeby nie ona, nic z naszych planów by nie wyszło. Mogłaby dowodzić jak Ataman, ale ma za gorącą głowę. Wincuk rzekł: Oho! I z uznaniem skinął głową. Natomiast na policzkach klary wystąpiły kolory. Posłyszała z ust szefa tak gorącą, chociaż lapidarnie wyrażoną pochwałę, w obecności innych osób, których Józef uważał za wyjątkowo dzielnych. Czy stary się zgodził na zatwierdzenie naszej sekcji? spytał Mac. Tak. Dzisiaj przekazałem egzekutywę Rysiowi. Skontaktowałem go z łącznikiem. Byłem też u drobnego, bo on ma kontakty z kretem i innymi ludźmi. Ale aktorka nie zgodzi się z nimi pracować, rzekła Klara. Wiem, ale nie będziemy tym się martwić. Może i kret im się zbuntuje. Drobny to chyba wściekły, bo użerał się z Rysiem, zapytał magło. Ze mną był słodki jak patoka, a z Rysiem oni się dogadają. Teraz będą się starali czegoś dokonać, a jak u nich z bronią? Zostawiłem im to, co mieli z komendy. Wam dam ufi i 120 dwadzieścia nabojów, granat i fiński nóż. A klarze specjalnie browninga siódemkę. Sobie zostawiłem parabelum. Ja mam nagan, rzekł Zeks a za parę tygodni będę miał coś więcej. Broni wam wystarczy. O mojej rozmowie ze Starym opowiem panu później, powiedział Józef domaga. Teraz nie będę tracił na to czasu. Jest pan kierownikiem SSS, a za tydzień nawiąże pan łączność z komendą. Byłoby dobrze, gdybyście w ciągu tego tygodnia Zlikwidowali Baronowa i Kozłowa. Są już dobrze rozpoznani. Udowodnijcie, że wasza SSS ma ostre zęby. Omówił pokrótce zasady działania i organizacji ich grupki, aby Zeks i Wincuk również w tym się orientowali. Potem zwrócił się do wszystkich. Czy macie pytania? Teraz stary się zgodził, rzekł mag. A co zrobimy, jeśli później rozmyśli się i zechce nas przekreślić? Przestaniecie dla nich pracować. Zechcą włączyć nas do egzekutywy, dodała Klara. Będzie to zależało tylko od Was. Stary wie o pani i o magu i o nikim więcej. Nie ma pojęcia, jak będziecie działać, gdzie macie meliny. A jeśli ich puścić kantem i pracować na swoją rękę? Spytał Wincuk. Niemożliwe. Wam przecież idzie o legalną robotę, o walkę z okupantem. Musicie utrzymywać łączność z komendą. Będziecie otrzymywali stamtąd wyroki, instrukcje. A może w niedalekim czasie zacznie się otwarta walka? Wówczas trzeba do niej się włączyć. Oczywiście zaoprobował mak jesteście niezależni organizacyjnie i materialnie ale musicie działać w ten sposób żeby was nie posądzono o uboczne cele na przykład o napady dla zysku albo załatwianie osobistych porachunków musicie o wszystkim decydować po wspólnej naradzie i przemyśleniu każdej sprawy a pan spytała Klara ja wam pomogę i będę przyjacielem waszej grupki. Jeśli Wincuk i Zeks zechcą wstąpić do organizacji, nie ma żadnych przeszkód. Od was to zależy. Tak jak jest, rzekł Wincuk twardo. Dobrze jest. Ja mam swój rozum i nie chcę, żeby mną jakiś szpagat kręcił jak pies ogonem. Jak będziemy pracować po kamracku. To mam dla was meliny. I będzie co jeść, a tamte ważne szyszki z waszej góry niech innych frajerów bujają. To samo myślimy my wszyscy, powiedział Józef. Tylko trochę inaczej to wyrażamy. Z za dużego grobowca wysunęła się Maryśka. Tatko, powiedziała zdyszana, szaulis dziewkę poprowadził na kirkut. Z miasta nie, ze złotego rogu. Czy on ma spluwę? Nie. Położyli się, ona zadarła spódnicę i. A gdzie oni są? Przerwał Wincuk. Zbyt szczegółowe sprawozdanie dziewczynki. Na drugim końcu Kirkutu, tam pod górką. Niech sobie, tam grzeją się. Idź na swoje miejsce. Jeśli ktoś podejdzie bliżej, wyprzeć i powiedz nam. Dobrze. Dziewczynka zniknęła. Dobra wartownica rzekł mak. Aż za dobra dodał józef. A teraz pomówimy o dwóch robotach. Jedną pułkownika z biura werbunkowego. Można załatwić w sobotę wieczorem. Druga agenta w poniedziałek albo we wtorek. Obie na zwierzyńcu. Jedna na witoldowej, druga na moniuszki. Są już dobrze rozpoznane. Opowiedział obszernie o wynikach wywiadów, swoich obserwacjach i sposobach wykonania akcji. Gdy skończył, Max pytał: Czy pan się zgadza, żebyśmy sami wszystko wykonali? Oczywiście. Będą to wasze pierwsze samodzielne występy. Ale kto chce zlikwidować Baranowa? Ja, odezwała się pośpiesznie Klara. To nie dla pani robota odciął ostro Józef Pani swoje zadanie już spełniła ja rzekł Zaks znam stamtąd dobre przejście na zakręt dobrze ale inni na ubezpieczenie a ja machnę tamtego agenciaka — powiedział Wincuk na psów to ja zawsze miałem chrapkę rozmawiali jeszcze długo ustalili szczegóły ich przyszłej działalności mag zeks Wincuk i Klara byli pewni, że ich mała grupka dokona wielkich czynów. Józef również wierzył w ich spryt i odwagę, ale nie miał ich zapału. Często nawiedzała go myśl, czy to wszystko jest sprawiedliwe. I często odzywał się w jego wspomnieniach ów rozpaczliwy krzyk, który rozległ się w murach ostrej bramy. Krzyk matki, na której oczach zabito jej dziecko. Aby chociaż tam to było słuszne. W sobotę pod wieczór, w rzadkim lesie, za Kenesą Karaimską, niedaleko ulicy Karaszewskiego, siedziało trzech ludzi. Grali w karty. Byli ubrani jak robotnicy i wyglądali na robotników, którzy po pracy wypoczywali na powietrzu. W cicho pełznących ziemią cieniach wysokich sosen. Z rzadka idący w pobliżu ludzie, nie zwracali na nich uwagi, bo w upalny wieczór scenka ta była pospolita. – Za wcześnie przyszli – powiedział Zeks. – Jaka różnica, tutaj czekać czy gdzie indziej? – rzekł Wincuk, tasując karty. – Ja stanę na pierwszym ubezpieczeniu na rogu grockiej, powiedział Mak. – Jeśli za Zeksem pobiegnie kilku ludzi, rzucę granat. – Ty – zwrócił się do Wińcuka – Staniesz o dwadzieścia kroków dalej. Jeśli po wybuchu będą szli dalej, wal do nich z pistoletu. My się dołączymy. Łatwa robota, wtrącił Zeks. Wyrwiemy na fabryczną, a potem nad rzekę. Jeśli będzie spokojnie, ujdziemy mostem strategicznym, jeśli nie, to przez rzekę. Znam dobre miejsca. W tym czasie Klara siedziała na stosie płyt cementowych niedaleko ulicy Zana. Czytała książkę. W pobliżu bawiło się kilkoro dzieci. Wypełniały powietrze krzykiem i śmiechem. Po drugiej stronie ulicy Witoldowej było wejście na ganek małego domu, w którym mieściło się biuro werbunkowe pułkownika Baranowa. Klara udawała, że jest pochłonięta treścią książki. Ale istotną jej uwagę ściągał ruch na ulicy, szczególnie w pobliżu biura. W pewnej chwili dostrzegła, że na ganek wszedł ksiądz prawosławny. Wyciągnął ramię w prawo. Prawdopodobnie zadzwonił. Po kilkunastu sekundach drzwi otwarto i pop wstąpił do środka. Coś nowego, pomyślała Klara. Słońce opadło w dół i cienie domów znikały z ulic. Od rzeki pociągnął lekki wiatr. Na wieży cerkiewnej zaczął uderzać dzwon. Dźwięki płynęły nisko, wolno wibrując jakby z trudem pokonywały przestrzeń. Po kwadransie drzwi domu, w którym mieściło się biuro werbunkowe, otwarto i na ganku ukazał się pop w długiej czarnej sutannie i w czarnym kapeluszu z wąskim, nieco wygiętym do góry rondem. Za nim wyszedł starszy mężczyzna średniego wzrostu. Miał na sobie dobrze skrojony szary garnitur, a na głowie nieco jaśniejszy kapelusz. Klara pochyliła głowę, i jeszcze uważniej zagłębiła się w lekturze. Pop i Baranow, rozmawiając po rosyjsku, poszli wolno lewym chodnikiem ulicy Witoldowej. Przemierzyli skrzyżowanie jej z ulicą Zana i wstąpili na dziedziniec cerkiewny. Tamże wchodzili grupkami i pojedynczo inni ludzie. Pop skierował się ścieżką dookoła cerkwi. Baranow wstąpił do świątyni. Klara również weszła do cerkwi. Zatrzymała się z lewej strony, obok grupki kobiet, w pobliżu ikonostasu. W dużych lichtarzach płonęły świece. Baranow stał na przedzie i z prawej strony, tuż przed ikonostasem. Klara wkrótce opuściła cerkiew i udała się w stronę Kenesy. Zatrzymała się obok grających w karty kolegów. – Nabożeństwo już się zaczęło – powiedziała. – Baranow jest w cerkwi. Ma na sobie szary garnitur i szary kapelusz. Łatwo go poznacie, bo gdy idzie, trochę kuleje. Udał się do cerkwi razem z popem. – A czy będzie razem z nim wracał? – spytał mag. – Nie wiem. Zeszłej soboty sam poszedł i sam wracał. – Wszystko jedno. Będę gorąbał, powiedział Zeks. – Dodaj i popa – wtrącił Wińcuk. – Przeprowadzi go do raju. — Pop umrze ze strachu. — Za trzy kwadranse zajmijcie stanowiska — rzekła Klara. — Kiedy on opuści cerkiew, pójdę za nim do rogu Zana i trochę Witoldową. Będę wycierała twarz chusteczką. Potem się cofnę na most. — Staraj się wymknąć prędko — powiedział Mac. Gestapo na pewno zrobi obławę. Za parę minut będą tutaj. To blisko. — Zdążę — za mostem skręcę w tartaki. Dobrze. Klara odeszła. Zapadł cichy, ciemny wieczór. W niebo strzeliły jasne kolumny świateł reflektorów ustawionych na stoku góry Boufalowej. Zaraz dołączyły się do nich skośne smugi innych reflektorów. Zwerek i chrybiszek pełzły po ciemnym tle nieba, jakby próbowały wymieść z niego gwiazdy. Nabożeństwo się skończyło. Ludzie wychodzili z cerkwi. Niektórzy udali się ulicą Witoldową w prawo, inni skręcili w ulicę Zana. Wielu skierowało się na most i w stronę śródmieścia. Pułkownik, baranow, pożegnał się na ulicy Zana ze starszym mężczyzną i młodą kobietą. Klara czatowała na niego po drugiej stronie ulicy. Gdy baranow przemierzał jezdnię, poszła za nim w bliskiej odległości. Wyjęła z zapaska spódniczki chusteczkę i zaczęła wycierać nią twarz. Dostrzegła o pięćdziesiąt kroków naprzód dwie męskie sylwetki. Jedna przemierzała jezdnię w kierunku biura werbunkowego, druga cofnęła się w głąb ulicy. Klara stanęła na skraju chodnika i jeszcze staranniej wycierała twarz białą chusteczką. Potem zawróciła i poszła w stronę ulicy Zana. Tam się zatrzymała. Pójdę na most, gdy usłyszę wystrzał. Wtem z głębi ulicy Witoldowej rozległ się hałas motoru auta ciężarowego. Nadjechało zło z łoskotem i skręciło w lewo. W tymże czasie Klara usłyszała w odstępie sekundy dwa wystrzały. Dźwięki wydał się dziewczynie niegłośniejszy niż hałas auta. Ale zaraz w pobliżu rozległy się krzyki. – Człowieka zabili! Człowieka zabili! – Ktoś biegł od strony biura werbunkowego. Klara udała się w kierunku mostu. Z początku szła niezbyt prędko. Potem, gdy wstąpiła na most, przyspieszyła kroku. Wkrótce skręciła na prawo w ulicę Tartaki, a następnie na lewo w ulicę Jakuba Jasińskiego. Przypuszczała, że gestapo zaraz zacznie z autami i będą zatrzymywali podejrzanych osobników mogli pochwycić nawet i skromnie wyglądającą panienkę. Starała się więc wymknąć jak najprędzej z narażonych na obławę ulic. Po dwóch dniach, we wtorek, w upalne popołudnie, właścicielka domu, w którym mieszkał agent Gestapo Kozłow, zapukała do drzwi swego lokatora. O co chodzi? Odezwał się ze środka niezadowolony głos. Listonosz przyniósł paczkę dla was. Proszę wziąć. Polecona, trzeba podpisać. Dobrze, zaraz idę. Kozłow rzucił na łóżko niemiecką gazetę, którą leżąc czytał. Nasunął na szerokie barki spuszczone szelki, wzuł na bose stopy nocne pantofle i wyszedł do małego przedpokoju. Zobaczył mężczyznę średniego wzrostu w kurtce ze świecącymi guzikami, ściągniętej w tali paskiem z metalową klamrą. Na otoku jego czapki było widać wycięty z blachy znaczek, trąbkę pocztową. Na oczach miał okulary. W lewej ręce trzymał paczkę owiniętą w brunatny papier, przewiązaną sznurkiem i mającą pieczęcie w kilku miejscach. Polecona, powiedział Wincuk i położył na stole mały blankiet. Tu trzeba podpisać. Fu, jaki dziś gorąc paskudny. Czym podpisać? spytał Kozłow no jakimś piórem albo ołówkiem ja nie mam, urząd nie daje zaraz Kozłow poszedł do swego pokoju wyjął z szuflady nocnego stolika wieczne pióro i wrócił do przedpokoju o tutaj Wincuk wskazał palcem lewej dłoni na dół blankietu Kozłow pochylił się i nieco zdziwiony zobaczył że blankiet ma polski nadruk chciał o coś spytać ale w tym momencie Wincuk wystrzelił mu z boku w skroń, prawie dotykając głowy lufą pistoletu. Kozłow zrobił wymach obu ramion, jakby chciał skoczyć z trampoliny do wody. Potem zaczął osuwać się w dół, na kolana i runął na bok. Wińcuk pochylił się i wystrzelił mu w pierś, na wysokości serca. W tym czasie otwarły się drzwi z boku i stanęła w nich gospodyni domu. A cóż to za listonosz! Zawołała przerażonym głosem. Wincuk tknął jej lufą pistoletu w nos i powiedział: Z gestapo jestem, nie listonosz. Jazda do jego pokoju. O Boże, Boże! wołała kobieta idąc w otwarte drzwi. Kładź się na łóżku, nosem w dół i bądź cicho. Przeszukał kieszenie marynarki Kozłowa. Wyjął z nich portfel, bloczek, listy i drobne świstki papieru. Potem otulił marynarkę głową leżącej na boku kobiety. Wysunął szufladę z nocnego stolika, wziął z niej pistolet Walter małego kalibru, zapasowy magazynek i plik papierów. Zajrzał do szafy i do szuflad komody, ale nie znalazł nic, co by go zainteresowało. Wreszcie, uchylił marynarkę z głowy kobiety i powiedział: Zaraz przyjedziemy tutaj po trupa. Leż i nie ruszaj się, bo będzie z tobą tak jak z nim. Wyszedł do przedpokoju, wziął paczuszkę ze stolika i zamknął drzwi za sobą. Przekroczył ciało leżącego na podłodze człowieka i skierował się ku wyjściu. Otworzył zatrzask i wyszedł na ganek. Zobaczył maga i zeksa, którzy stojąc na skraju chodnika, udawali, że są zajęci interesującą rozmową. Wincuk skinął im głową na znak, że wszystko w porządku. Poszli razem w kierunku ulicy fabrycznej. Potem skręcili w dzielną i tą samą drogą, którą wycofali się w sobotę po zamachu na Baranowa, udali się do zakrętu. — Jak ci poszło? — spytał po drodze mag. — Pierwsza klasa. Odparł Wińcuk, zdejmując kurtkę listonosza i znaczek z czapki. Dwie kule mu wpakowałem. Zabrałem portfel z pieniędzmi i dokumentami. Wszystkie szpargały, jakieś listy i dobry pistolet. Aha, zegarek też. No, bo po co ma się zmarnować? Gestapowcy by zabrali. A co baba? Leży na łóżku, czeka, kiedy gestapo przyjedzie po jej lokatora. A gdzie Klara? Śledziła nas z rogu Witoldowej, potem odeszła. Niech żyje SSS, powiedział Zeks. W cztery dni dwie dobre roboty. Kondor będzie zadowolony. Ale gestapo teraz przetrzęsie zwierzyniec. Na pewno puszczą psy po tropie. Idąc przez las, rozrzucali w kilku miejscach starty na proszek tytoń. A gdy się zbliżyli do ulicy Konarskiego, Zeks rozlał z flaszki trochę karbolu. Czy to pomoże? spytał mak. Powinno pomóc. Po karbolu psy naszego śladu nie wyczują. Mimo to nie poszli na bliską stąd Melinę Zeksa lecz rozdzielili się i różnymi drogami skierowali się ku odległej o pięć kilometrów kryjówce Wińcuka. Wieczorem siedzieli wszyscy w ustronnym zakątku na cmentarzu żydowskim. Kostek i Maryśka byli jak zwykle na warcie. Józef wysłuchał opowiadań Maga, Zeksa, Wińcuka i Klary o dokonanych zamachach. – Szkoda, że nie zabrał pan dokumentów Baranowa – powiedział do Zeksa. Nie mogłem. Jakiś drab wyskoczył z domu i rzucił się na mnie. Walnąłem go pistoletem w pysk, ale ludzie zaczęli się zbliżać. Nie chciałem więcej do nikogo strzelać i musiałem prędko odejść. A co z tym wszystkim? spytał Mak, wskazując na leżące na trawie rzeczy. Pistolet oczywiście dla waszej grupki. Zegarek damy klarze, bo jej niedokładny. Kilka razy był w reparacji. Może ktoś inny potrzebuje, spytała Klara. Ty jesteś najważniejsza, odezwał się Max przekąsem. Nareszcie to zrozumiałeś smarkaczu. Zastanawiam się nad sprawą pieniędzy, rzekł Józef. Dokumenty doręczę staremu. O pieniądzach broń i zegarku muszę mu powiedzieć. Broń dla grupy jest to w porządku zegarek dla członka grupy, który go nie ma, ale pieniądze, chociaż ich mało, są sprawą śliską. Dlaczego? spytał Mag. Nie był to rabunek zresztą, mógłby się zdarzyć i rabunek upozorowany. Podobną sprawę miałem rzekł Józef. Ale w tym wypadku stary może mieć zastrzeżenia. Niech pan mu odda wszystko i powie, że pieniądze są nam niepotrzebne. Oni mają pieniądze dla siebie na wszystkie wydatki. Wiem o tym dobrze. Właśnie dlatego drobny użerał się z nimi o pieniądze dla egzekutywy. Mamy tu dwanaście tysięcy. Co to jest? Garza dla sześciu ludzi. A jeśli zrzekniemy się garzy, to niech nam chociaż to zostanie. Czyż nas złodzieje mają utrzymywać? Panowie złodzieje! Poprawił go Wincuk i zwrócił się do Józefa. Jak jemu nie będzie coś się podobało, to niech pan mu powie, że ja, Wińcuk z łąki, potrafię mu wytłumaczyć, jakie teraz są prawa. Jak nie zrozumie gadania, to mu ręcznie wyłożę. To mądry i dobry chłop, rzekł Józef, który chciał, żeby nie obniżano prestiżu grzmota. Więc w porządku, zgodził się Wińcuk, bo zdarzają się i tacy, którym trzeba wszystko klarować, jak Maciek krowie na granicy, żeby do sąsiada na koniczynę nie szła, a krowa jak głodna, to wiadomo pójdzie. Mam nadzieję, że koniczyna wam zostanie, powiedział Józef, zbierając wszystkie papiery. W czwartek wieczorem rozmawiał z grzmotem w mieszkaniu Zygmunta. Opowiedział mu obszernie o wykonanych zamachach i wręczył zabrane kozłowi dokumenty i papiery. Był tam jeszcze pistolet, zegarek i trochę pieniędzy, dodał Józef niedbale. Ale oddałem wszystko grupce. Chyba pan nie ma zastrzeżeń. To drobiazg. Mnie idzie o sprawę ważną. Istnienie takiej grupki na marginesie organizacji wytwarza stan anarchii. Dlaczego? Przecież w mieście istnieją inne grupki podziemne, które nie uznają AK. A ta grupka się zgadza utrzymywać łączność z wami i spełniać wasze polecenia. Już się wykazała robotą i to jaką? Ale egzekutywa rozbita. Powstały tam kłótnie, jest już dwóch kierowników, słowem bałagan. Jeśli SSS zniknie, nie uzdrowi to egzekutywy. Wydawało mi się, że zorganizowałem dla was coś bardzo pożytecznego. Sprawny aparat represyjny. Poza tym nic was nie kosztuje i odpada łańcuch upomnień, a z ich strony wykrętów i wymagań. Dyskutowaliśmy tę sprawę i postanowiliśmy na razie tolerować tę komórkę, ale nie uważamy tego za stan normalny. Będę chciał pomówić o tym z magiem, ale nie tutaj, nie teraz. Przez jakiś czas się zastanawiał, Potem powiedział: Niech przyjdzie do mnie w niedzielę o godzinie piątej, na rynek kawaleryjski. Będę z Laską, a on niech trzyma czapkę w ręku. Podejdzie do mnie i spyta, która godzina odpowiem. Taka, jak była wczoraj o tej porze. Wezmę go na inny punkt kontaktowy. Tam porozmawiamy i zapoznam go z łącznikiem. Dobrze. A z panem chciałbym nadal się widywać. Może jeszcze sobie się przydamy bardzo chętnie pozostawmy nadal to mieszkanie, ale nie ustalajmy terminów spotkań. Proszę wstępować tutaj co parę tygodni można zostawić dla mnie kartkę ja również tak postąpię. Rozmawiali jeszcze jakiś czas na różne tematy, potem się pożegnali. Po załatwieniu tej sprawy, Józef lżej odetchnął, poczuł się wolny. A na w piątek, zawiadomił Maga, że grzmot mu wyznaczył spotkanie w niedzielę. – Teraz będę żył dla siebie – pomyślał z ulgą. – A kontakty z Tomaszem są raczej przyjemne. Zachowam je do końca. W domu poszedł do składzika i obejrzał swą skrytkę. Uważał, że jest doskonała. Miał w niej teraz dokumenty, parabelum, braunik hiszpański, i niemiecki nóż myśliwski. Trzymał w niej także lornetkę Andrzeja, tubkę zresztą i perytu i cyjankali, dowody podłości przypadkowych kolegów. W następnym tygodniu, we wtorek, poszedł do Antoniego. Zamierzał częściej odwiedzać zaniedbywanych w okresie pracy w egzekutywie znajomych, ale nie zastał przyjaciela w domu. Żona Antoniego powiedziała, że on wróci do domu za godzinę. Józef nie chciał czekać w mieszkaniu i udał się znów na miasto. Teraz, idąc ulicami, mniej zwracał uwagi na otoczenie, bo czuł się nie konspiratorem, lecz zwykłym obywatelem. Ale w pewnym momencie dostrzegł w pobliżu cywila, w którym wyczuł szpicla. Zwrócił uwagę na to, że ów cywil wyminął go już drugi raz i z ukosa mu się przyglądał. Chyba jestem śledzony. Pomyślał, ale nie zmienił kierunku ani przyspieszył kroku. Trzeba iść na rynek drzewny. Tam łatwiej się zorientuję, czy mam psa na tropie. Rynek był blisko, ale dzisiaj ludzi na nim było mało. Chłopi woleli przyjeżdżać na inne rynki, położone na krańcach miasta. Józef udał zainteresowanie jarzynami, które przekupki sprzedawały z koszy i worków. W pewnym miejscu kobieta miała skrzynię pełną dużych brukwi. Józef zaczął wybierać jedną, a jednocześnie zerknął kilka razy po stronach. Dostrzegł szpicla w pobliżu. Byli z nim dwaj inni, również wyglądający na agentów. Posłyszał litewskie słowa. Na pewno ten może mieć broń. Udając spokój, stargował się z przekupką o cenę dużej brukwi. Potem zapłacił i chciał iść w głąb rynku, ale wówczas obskoczyli go trzej agenci. Jeden powiedział po polsku Nie ruszaj się. Drugi obmacał boki i kieszenie Józefa, szukając broni. O co wam idzie? Spytał, udając zdziwienie. O nic, trochę pogadamy, chodź z nami. Agent ujął go pod ramię i skierował chodnikiem w stronę ulicy Mickiewicza. Dobrze, że uporządkowałem i egzekutywę, i SSS. Jakbym przeczuwał? W domu również wszystko schowane, myślał Józef. Czy poprowadzą do Gestapo, czy do komendy policji? Zastanawiał się i odnawiał w pamięci szczegóły ulic w dobrze mu znanej dzielnicy. Chodziło mu o przejścia i zakamarki, które by ułatwiły ucieczkę. Wiedział, że szanse ocalenia są małe, ale był pewien, że jeśli go zaprowadzą do gestapo albo do komendy policji, nie będzie miał żadnych szans. Jeśli poprowadzą Jagiellońską, będę uciekał w przejściu na Wileńską. Jeśli przez Portową, będę wiał na górę Baufalową. Lecz agenci skręcili z zawalnej w prawo na najbliższą ulicę Trocką. Tamtędy było blisko do komendy policji na dominikańskiej. Chyba wiedzą z rysopisu, kim jestem, i chcą mnie jak najprędzej zamknąć, a następnie przewieźć do gestapu. Wywnioskował. Szli lewym chodnikiem. Dwaj agenci po bokach Józefa, trzeci z tyłu. Wszyscy trzymali prawe ręce w kieszeniach. Mają pistolety, pomyślał, ale będą strzelać w takich warunkach, które ja wybiorę. Uważnie patrzył w ulicę przed sobą. Udawał, że trochę kuleje i szedł wolno. Agenci go nie pośpieszali. Zresztą często się mijali z idącymi chodnikiem ludźmi, którzy nie orientowali się, jaką czwórkę wymijają. W tej dzielnicy Józef znał bardzo dobrze przejście prowadzące z Trockiej, ukośnie przez długi dziedziniec na ulicę Wileńską. Gdy w marcu opracowywał zamach na Kancerewicza, zbadał to przejście kilka razy, ale później obrał inny plan zamachu. Teraz postanowił koniecznie wyzyskać to przejście dla ucieczki. Trzeba było z daleka dostrzec duże drzwi frontowe niedaleko narożnika. Pamiętał dobrze wygląd kamienicy i sklepów naprzeciwko, mógł więc łatwo się zorientować, że jest w pobliżu tamtego miejsca. Wiedział, że będzie miał tylko jedną sekundę do wykonania ucieczki, kiedy się znajdą naprzeciw drzwi frontowych. Ulicą jechały często wojskowe ciężarówki. Trzymały się prawej strony, którą szli w przeciwnym kierunku Józef i agenci. Zajmując prawie całą szerokość chodnika, z za rogu ulicy Wileńskiej ukazała się grupka żołnierzy niemieckich. Zbliżali się ku nim. Głośno rozmawiali. Józef zaczął kuleć jeszcze mocniej i poszedł wolniej. W prawej ręce niósł nadal brukiew. Agent z lewa trzymał go dłonią za ramię w pobliżu łokcia. Grupka Niemców zbliżyła się do drzwi frontowych. Jezdnią turkotały po kocich łubach ciężarówki. Józef zaczął kuleć jeszcze mocniej, żeby Niemcy więcej się zbliżyli ku nim. Dokładnie ocenił trzy ważne dla niego czynniki: auta na jezdni, grupkę żołnierzy na przodzie, drzwi frontowe kamienicy. Był napięty psychicznie jak sprężyna. Nadeszła decydująca chwila. Z lewa ukazały się drzwi. Niemcy niechętnie ustąpili trochę miejsca do przejścia cywilom. W tym momencie Józef pchnął barkiem najezdnię pod motor auta ciężarowego agenta z prawej i prawie jednocześnie uderzył brukją w twarz agenta z lewej, który go trzymał pod rękę i odsuwał się w tył, aby przepuścić Niemców. Józef skoczył między żołnierzy i pchnął mocno obu dłońmi drzwi frontowe. Rzutem oka w lewo dostrzegł pięść żołnierza niemieckiego lądującą na twarzy agenta. Filiznął się przez półotwarte drzwi i zatrzasnął je za sobą. Skoczył na podest parteru. Kilku susami przebiegł odległość doprowadzących na piętro szerokich schodów, ale skręcił w lewo. Otworzył małe, wąskie, malowane brunatną farbą drzwi. Wstąpił w ciemność. Macając dłońmi ściany, starał się przebyć jak najprędzej zupełnie ciemny składzik o jednym zakręcie w prawo. Stały w nim przy ścianach beczki, miotły, łopaty, skrzynie i taczka. Dość prędko dotarł do następnych drzwi. Otworzył je i wyszedł na długi, wybrukowany kocimi łbami dziedziniec, który był zupełnie pusty. Poszedł nim do końca i otworzył furtkę w dużej drewnianej bramie. Znalazł się na gwarnej, pełnej ludzi wozów i aut ulicy Wileńskiej, prawie naprzeciw dawnego mieszkania, redaktora kancerewicza. Poszedł prędko w lewo, ale starał się tak zachowywać, żeby jego pośpiech nie wyglądał podejrzanie. Skręcił w przecznicę w lewo, potem w prawo na zawalną, potem znów w lewo, w portową. Wówczas poszedł wolniej. Nie za długo. Zbliżył się do mieszkania Tomasza. Zadzwonił. Pani Katarzyna otworzyła drzwi i zmierzyła go surowym spojrzeniem. Dzień dobry, pani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie. Też chrześcijanin, oburzyła się. Na wieki wieków się odpowiada. Rzeczywiście. I amen, tak? Tak. No i co? Chcę widzieć pana Tomasza. Czekamy na kogoś innego. Pilna sprawa. Zaraz. Zostawiła drzwi w pół otwarte i odeszła. Wróciła nie za długo i powiedziała. Można. Otwarła szeroko drzwi. Józef wstąpił do gabinetu. Tomasz siedział przy biurku zawalonym papierami. Z boku stała maszyna do pisania. Spojrzał na Józefa. Dzień dobry. Coś ważnego? Spytał. Nic specjalnie ważnego, ale pomyślałem, że warto panu to powiedzieć. Akurat byłem w pobliżu. Tomasz spojrzał na zegarek. Zaraz przyjdzie tu Niemiec, ważna figura. Robię to wszystko dla niego, wskazał dłonią na biurko. Więc jeśli nic ważnego, to może przyjdzie pan jutro, dobrze? O której godzinie? Ale z grubsza o co idzie? Uciekłem agentom na Trockiej. Zatrzymali mnie na rynku drewnianym. Co? Usiądź pan, proszę mówić możliwie krótko. Józef opowiedział niezbyt logicznie o swej ucieczce. Historia ta wydała mu się nieco przykra, a nawet kompromitująca, bo uważał, że lekkomyślnie wpadł w łapy szpiclów. I pan się uśmiecha? Powiedział Tomasz po wysłuchaniu go. A co mam robić? Stało się. Przecież Pan jest przez nich dobrze rozpracowany i wiedzą o panu wszyscy agenci. Możliwe, więc chyba już pójdę. Dokąd? Do domu. Tomasz wstał i otworzył drzwi do łazienki. Chodź pan tutaj. Oto jest brzyte w pędzel i mydło. Zgoli pan Wąsiki. Potem, dopóki będę miał gościa, posiedzi pan tutaj. Potrwa to z pół godziny. Następnie ubiorę pana inaczej i skończymy rozmowę. A panią Katarzynę poślę zaraz na Trocką. Ma tam znajomych i się dowie, co tam się stało. Tomasz wyszedł drugimi drzwiami na korytarz. Józef namydlił twarz i zaczął się golić. Potem starannie się umył i uporządkował przybory do golenia. W tym czasie usłyszał dzwonek w przedsionku. W gabinecie rozległy się kroki Tomasza. Poszedł, by otworzyć drzwi swemu klientowi. Później Józef słyszał niewyraźne rozmowy. Rozmawiano po niemiecku i z trudem mógł odróżnić znane mu słowa, ale zorientował się, że sprawa dotyczy kwestii handlowych. Po pół godzinie Niemiec opuścił mieszkanie. Tomasz wszedł do Łazienki. Ale pan wygląda rzekł ze zdumieniem. Na ulicy nie poznałbym pana z twarzy, chyba po figurze. Chodźmy do gabinetu. Zaczęli omawiać przygodę Józefa. Niedługo wróciła pani Katarzyna. Proszę zaczekać, rzekł tomasz. Może dowiemy się czegoś nowego. Wyszedł z gabinetu. Gdy powrócił po jakimś czasie, powiedział: Dwie ostatnie kamienice na Trockiej. Są obstawione przez policję. Wewnątrz rewizję. Kogoś tam aresztowano. Szpicle łażą po dachach bloku domów. Niemieccy żołnierze zbili jakiś cywilów. Może tych, którzy mnie prowadzili. Jeśli wyjęli broń, żeby za mną strzelać, mogli pomyśleć, że to atak na nich. Może być. Kogoś tam zabrano do szpitala. Chyba tamtego, którego pan zepchnął pod auto. Ale w naszej dzielnicy zupełny spokój. Jednak nie wolno panu wyjść na miasto w tym ubraniu. Jestem bez wąsików. Owszem, ale na pewno jest dokładny opis pańskiej postaci i ubrania. Był Donos, może Donosy, może nawet od dawna pan jest poszukiwany. Pan wie przecież, że poznajemy ludzi nawet z dala, po postaci tylko. Tego nie można lekceważyć. W ogóle musi pan zniknąć z miasta i to na długo, a potem będzie pan tutaj przychodził, ale ostrożnie. Szczęście, że nie zabrali panu dokumentów. Byli pewni, że mają mnie na haku. A taka ucieczka to cud. Nie jestem zbyt przestraszony, rzekł Józef, by nie stwarzać Tomaszowi kłopotów z przebieraniem go. Ale ja jestem, przerwał Tomasz. Nie chcę pana stracić, bo się zbliża czas, kiedy pan będzie mi potrzebny. Czyż nasza sprawa tak paskudnie wygląda? Bardzo paskudnie. Patrzył w oczy Józefowi tak, jakby spozierał w daleką przyszłość. Obecnie i my, i nasi bezmyślni sojusznicy walczymy o to, żeby bolszewicy mogli zagarnąć pół Europy. Może całą Europę. Zresztą oni otwarcie o tym mówią, mało tego, działają. Dla Polski rząd jest już sformowany w Moskwie. Czy nie ma żadnej nadziei? Jest. Zdarzają się rzeczy cudowne, jak pańska ucieczka, albo wydarcie tamtych dokumentów z Apelinki. I pan o tym wie. Wiem. Ale mniejsza z tym jest rzecz ogromnej wagi. Pan się domyśla, o co idzie? Wyciągnął ramię w prawo, w kierunku Łazienki. Ta, archiwum. Oto właśnie idzie. Włożyłem w to cztery lata wytrwałej pracy. Jest tam prawda, której nie wolno zagubić w chaosie zdarzeń podłego życia. Jeśli ja zginę, ktoś z was musi to ocalić. Przyrzekłem panu. Katarzyna do Pomorza. Wspaniała kobieta, żelazny charakter. Do pana ma sympatię. Prędzej pan ocaleje niż ja. Ja zawsze się w coś uwikłam. Ale pan ze wszystkiego się wygrzebuje, a ja, jeśli raz się uwikłam, będzie koniec. Ale dość o tym. Wiem od grzmota, że pan się zrzekł dalszego prowadzenia egzekutywy. Uskarżał się pan. Mają swoją egzekutywę, niech się nią bawią i zostawiłem im. Doskonałą grupkę bojową SSS. Dokonała dwóch zamachów w ciągu jednego tygodnia. Wiem, cieszę się z tego, że jest pan zupełnie wolny. A nasz związek nie jest kwestią obowiązku, lecz wzajemnego zrozumienia i swobodnych zamierzeń, trochę jakby marzeń. Obecnie chcę, aby pan na długo zniknął z Wilma. Skieruję pana w pewne miejsce w odległości 15 kilometrów stąd czy pan lubi przyrodę bardzo lubię otóż jest tam folwark pięknie położony na skraju dużego lasu niedaleko od wilni jest on własnością mojej przyjaciółki bardzo miłej staruszki gorącej ale mądrej patriotki która mieszka w wilnie osadziła w folwarku swoją kuzynkę osobę dość oryginalną Mieszkają tam również dwie rodziny uchodźcze z nią zaprzyjaźnione. Żyją komuną jak jedna rodzina. Miejsca tam dużo. Właścicielka folwarku proponowała mi, żebym posyłał tam ludzi wartościowych, którzy nie mogą ukrywać się w mieście, więc jest dobra sposobność. Dzisiaj wieczorem powiem jej o tym, a ona zawiadomi swoją kuzynkę, że pojutrze przyjedzie do nich kto? Józef. Uchodźca z Warszawy. Uda się pan tam w czwartek, dobrze wypocznie i odżywi. Można tam mieszkać chociażby i przez rok, bez żadnych zobowiązań. Muszę jednak przychodzić do miasta. Oczywiście. Niech pan wpada tu na krótki czas, raz na parę tygodni. W razie nagłej potrzeby, wiem gdzie pana znaleźć. A pan będzie mnie odwiedzał, ale nie tutaj. Lecz w moim mieszkaniu na Zwierzyńcu Na Zwierzyńcu? Jaka ulica? Moniuszki Niedaleko tamtego domu, gdzie w zeszły wtorek zlikwidowaliście agenta Ale proszę przychodzić Nie wcześniej, jak o godzinie szóstej wieczorem W dzień jestem tutaj albo na mieście Dobrze A teraz dam panu adres folwarku Nie trzeba nic zapisywać Wszystko w pamięci Resztę pan zna. Tak. Czy pan dobrze chodzi? Jak wilk. Więc najlepsza droga będzie dla pana ta, która prowadzi do nowych werek. Stamtąd trzeba skręcić w lewo, w kierunku na słynne zielone jezioro. Prowadzi tam polna droga, a następnie około czterech kilometrów do folwarku. Jest w pobliżu lasu. Zobaczy go pan z prawej od drogi. Można tam trafić bez pytania. Jak się nazywa? Marzenie. Dziwna nazwa. To się zgadza. Wymarzone miejsce dla wypoczynku. A teraz postaram się o garnitur dla pana. Tyle kłopotu. Bez kłopotu nie można nawet trzewików wzuć. Wyszedł z gabinetu. Wrócił po kwadransie przyniósł dobrze skrojony szary garnitur zawieszony na ramionczku i walizeczkę którą postawił na krześle pan musi wziąć to wszystko i używać ale jeden warunek nie trzeba nigdy dziękować za to pani Katarzynie są to galowe rzeczy jej syna który zginął w 1939 roku nie chciała tego sprzedać ale z radością oddaje panu Dobrze, że się pozbędzie tak smutnej dla niej pamiątki. Ucieszyła się nawet, że panu będzie to pożyteczne. Zaraz pan się przebierze, a swoje rzeczy zostawi tutaj w walizce. Później, po kilku tygodniach, zabierze pan wszystko. Żadnych protestów ani podziękowań. Wszystko to załatwia życie przypadek a raczej serię przypadków. Wkrótce Józef opuścił mieszkanie Tomasza. Miał na sobie zupełnie dobrze pasujący do niego garnitur, prawie nowe trzewiki i szary kapelusz. Teraz żaden szpicer mnie nie rozpozna myślał, idąc w kierunku antokołu. Wybierał jednak trasę, którą uważał za bezpieczną i bacznie obserwował ulicę przed sobą. Gdy otworzył furtkę i poszedł ścieżką na górkę, zobaczył z panną Jadwigę która przykucnięta pełła grządkę. Spojrzała ku niemu, potem się wyprostowała. A gdy Józef szedł dalej, zawołała. Pan do kogo? Zatrzymał się i patrzył ku niej nic nie mówiąc. Pan w jakiej sprawie? Znowu spytała i po jej twarzy przemknął ciennie pokoju. Wskazał dłonią sobie na usta i zrobił gest tłumaczący, że jest niemową. Z Zazarośli bzów wyszła Helena, która wieszała tam bieliznę na sznurze. Proszę pani, zwróciła się do niej Jadwiga. Jakiś niemy przyszedł i tak się dziwnie zachowuje. Józef ruszył ku niej i wyciągnął ramię. Jadwiga zaczęła się cofać, widocznie przestraszona. Z jakiej racji? Zawołał. Zatrzymuje mnie pani na drodze do własnego mieszkania. Toż Józef, powiedziała Helena zmieszana. To fantastycznie, krzyknęła Jadwiga. Jak się pan zmienił? Po prostu zgoliłem Wąsiki, żeby się lepiej zaprezentować. Zależało mi na otrzymaniu dobrej pracy na wsi. I chciałem wyglądać młodziej. Młodemu chłopcu będą lepiej płacić jak staremu dziadowi. Prosta historia! Ależ pan wyprzystojniał, pani róża byłaby olśniona. Gdy później pozostał w mieszkaniu sam na sam z Helą, spytała go: Co będzie dalej? Będzie dobrze, odpowiedział. Zamieszkam przez jakiś czas za miastem. Nareszcie skończyłem z tym wszystkim. Wyciągnął rękę w kierunku śródmieścia. A moja, Buda? Będziesz tutaj żyła jak poprzednio. Żadnych zmian. Będę do ciebie przychodził co parę tygodni. Pieniądze na wydatki są w pudełku, w składziku. Bierz kiedy i ile ci trzeba, cóż więcej. Ale z tobą stało się coś bardzo złego. Uważam, że coś bardzo dobrego. Nie będziesz więcej narażana z mego powodu na żadne niebezpieczeństwa. Poprzednio mogło to się zdarzyć rewizja na przykład. A teraz spokój. Lecz wiem, co to jest. Odczuwam strach. Jaki? Dlaczego? Rzekł zirytowany. Ciebie się boję. Żyłam z człowiekiem, którego wcale nie znałam, i nagle on zniknął, przekształcił się w kogoś obcego, tylko głos pozostał to przecież niepokojące. Jeszcze coś zostało dusza postaraj się zrozumieć to i odczuć. Patrzyli sobie w oczy, jakby dopiero teraz się spotkali, i Józefowi się wydawało, że widzi zupełnie obcą sobie osobę pomyślał właściwie wcale jej nie znam koniec książki